Kraków, Milanówek, witam serdecznie. O, pan Krzysztof z Milanówka. Katowice, Zduńska Wola. Czyli dzisiaj musimy się nauczyć. Czeska Praga, proszę. Tak, o, przepięknie. I Malbork, i Zielonka, fantastycznie. Dzisiaj musimy się nauczyć, ponieważ mamy jednego pana, co rzadko nam się zdarza, bo przeważnie są to jednak panie. Musimy się nauczyć mówić, proszę państwa. A nie drogie dziewczyny, drogie panie, drogie kobiety. Więc to jest takie marzone wyzwanie dla nas. Natomiast to co? To wobec tego my już nie czekamy, jest minuta. Wszystkie osoby, które będą systematycznie dołączały, na ten moment mamy 46 osób. O, dzień dobry, tu Podhale, dzień dobry, Podhale. Dzień dobry. Od razu z góry powiem, że ten webinar będzie można sobie, podejrzewamy, że on będzie trwał około 1,5 godziny, jak zwykle te nasze webinary. Zostanie on oczywiście zawieszony na YouTubie, na kanale Sukcesu Pisanego Szminką, więc tam będzie można go sobie obejrzeć później. I to jest ten moment, start, od którego nagrywamy. A zatem, dzień dobry, Jowita Spychalska, ambasadorka sukcesu pisanego szminką i jednocześnie współwłaścicielka firmy szkoleniowo-projektowej Training Designers. No i dzisiaj na nasze spotkanie zaprosiłam sobie Marzenę Śmigielską. Może na dzień dobry powiem, jak to się stało. Mianowicie Marzena jest osobą, którą poznałam na stacjonarnym spotkaniu sukcesu pisanego szminką, jeszcze w czasie, kiedy te spotkania odbywały się stacjonarnie, no bo można było. Często tu bywam na seminariach SPS, więc proszę mówić jak wygodnie do pań. O, Pan no to Krzysztof jest super. niesamowity. To pani Krzysztofo, babeczko Krzysztofo, witamy w naszym zacnym gronie. No i w każdym razie stąd Marzena. Jeszcze w czasach przed, że tak powiem, pandemicznych, Marzena była jedną z uczestniczek naszych spotkań i uderzyła mnie energia Marzeny. Marzena ma w sobie ogromną ilość energii. To jest, słuchajcie, dziewczyna, która oprócz tego, że oczywiście dom, rodzina i tak dalej, jest też właścicielką swojej firmy, jest inwestorką i jakby to wszystko było takie naturalne, tak? No, gdzieś tam pracujemy, w biznesie robimy różne rzeczy, ale to, co mnie uderzyło, to była sytuacja, w której Marzena opowiedziała o tym, że przez 21 lat pracowała na etacie, była nauczycielką i dyrektorką szkoły i była nauczycielką fizyki. I skończyła fizykę. To było dla mnie tak kompletnie do siebie niepasujące, że w momencie, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o tym, o tej przedsiębiorczości kobiet, z mojego punktu widzenia jest naturalną kandydatką do tego, żeby opowiedzieć o tym, jak wyglądała jej ta historia, jak to się stało, że ona Jowitka, ale wiesz, fizyka i energia idą zawsze w parze. No nie, no to taki branżowy żart, prawda? Ale sama rozumiesz, Marzena, o dzień dobry z Kielc. Dzień I dobry, dzień witajcie. dobry ze słonecznego Gnańska. Jak to się stało, że po 21 latach pracy na etacie, nie dość, że postanowiłaś rzucić to wszystko w diabły, to jeszcze do tego założyć własną firmę, nauczyć się inwestowania, bo musiałaś się tego nauczyć i to zrobić, i do tego jeszcze wydać książkę, bo nie wiem, czy wiecie, ale Marzena wydała książkę na temat wymówek, o czym pewnie, o tak, o czym pewnie też sobie tutaj pogadamy. Od razu z góry powiem, szanowne panie i szanowny panie Krzysztofie, jeżeli się pojawią jakiekolwiek pytania, piszcie, ja cały czas czytam ten czat, zaglądam, co tutaj się dzieje i będę na bieżąco Marzenie zadawać pytania, tak żeby ona mogła odpowiadać i żebyśmy mieli tutaj też energię, żeby to było takie 1,5 godziny, które coś państwu podpowie, ale też, żeby było energetyczne. Więc Marzena, jak to się wydarzyło? 21 lat do kosza i jak małe dziecko uczymy się wszystkiego od nowa. Tak, przede wszystkim dzień dobry, witajcie wszyscy. To Jasia pisze, że była na spotkanie ze mną, było świetnie, potwierdza, że była mega energia. Dziękuję. Ja zawsze mówię, że tak zostałam chyba poczęta i to mi tak zostało. Jestem takim wulkanem energetycznym i zawsze się śmieję, że właśnie ta fizyka idzie w parze z energią. Czy zadałaś pytanie? Oczywiście będę w trakcie odpowiadać, ale na to pytanie odpowiem, bo jakby nie ma odpowiedzi w trakcie mojej prezentacji. Czy 21 lat do kosza? Nie. Zawsze mówię, że nie ma w życiu przypadków i to, co nas w życiu spotyka, to miało jakiś swój sens, ukryty lub nieukryty, ale na pewno jakiś cel w tym był. I ja też musiałam, marząc o tym, żeby robić to, co obecnie robię, musiałam przejść pewną drogę i to moje nauczanie
nauczanie w szkole, w gimnazjum, bo całe swoje życie prawie przepracowałam w gimnazjum, polegało na tym, że ja uczyłam się właśnie mówienia do ludzi, wystąpień przed ludźmi, także absolutnie nie do kosza, bo za tym przeszłam ogromną szkołę życia, niesamowitą dawkę doświadczenia, która mi w tej chwili pomogła i to, żeby było jasne, to też nie jest tak, że ja po tylu latach staję przed publicznością i mówię bez stresu, nic bardziej mylnego, ręce mi się trzęsą, to jest normalny objaw, ale wiem, że aktorzy tak mówią, że jeśli przestaniesz mieć stres i tremę przed wystąpieniem, to znaczy, że już jest niedobrze, także wiem, że jest dobrze. Marzena, natomiast ja przerywam teraz, uwaga, przerywam. Przerywam, ponieważ właśnie tutaj Joanna napisała, że ma twoją książkę, jeszcze jest dla niej książka KOP do działania. Super. No a nasza Dominika, która nad nami czuwa cały czas z Warszawy, z centrali sukcesu pisanego szpinką, wkleiła też link do sklepu, w którym można kupić tą książkę, więc przy okazji jest fantastyczna reklama. Dziękujemy Dominiko, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, że czuwasz nad nami. Tak, także ja myślę, że to było coś cudownego, co mnie spotkało i jeżeli mnie zapytacie, czy ja się męczyłam w tym, co robiłam, ja uwielbiałam to, co robiłam i dowodem na to może być to, że dwa razy z rzędu byłam w Słupsku wybrana nauczycielem roku wybranym przez dzieci, także to dzieci doceniły moją pracę. Wiecie, co robiłam w swojej pracy? Jedną rzecz. Starałam się widzieć w tym młodym człowieku, bo to był młody człowiek, człowieka, a nie ucznia. Nigdy nie stawałam et katedra i nie starałam się być mądrzejsza od nich, a nawet jeśli zdarzyło mi się, że jakiś uczeń zagiął mnie pytaniem, to najzwyczajniej w świecie prosto przyznawałam się, że nie znam odpowiedzi na to pytanie i na pewno z wielką przyjemnością znajdę tą odpowiedź i ci ją przekażę. Także to też chyba wzbudzało ich szacunek. Poza tym to, co mówią mi po latach, bo mam niesamowite, słuchajcie, sytuacje, kiedy spotykam moich uczniów, którzy mają teraz, nie wiem, 36 lat, 32, w ogóle to jest niemożliwe, w ogóle, słuchajcie, i nawet taką krótką mam anegdotę, powiem, ostatnio na plaży się spotkałam z kobietą i ja mówię, a my się nie znamy, ona mówi, pani jest trochę podobny, głos właściwie pani trochę podobny do takiej mojej pani od fizyki, ale ona już była starszą panią. Także ja parsknęłam śmiechem i mam takie niesamowite spotkanie z tymi ludźmi i oni mówią do mnie jedno, za co mnie doceniali wtedy, że ja byłam szalenie konsekwentna, co okazuje się, że w wieku takim 13-16, bo to był wiek gimnazjalny, jest dla nich bardzo potrzebne. Okazuje się, że ludzie muszą mieć potrzebę bezpieczeństwa. Tą potrzebę bezpieczeństwa zapewnia stabilność i stałe ustalone na początku zasady. Ja je miałam i się ich trzymam, także to było cudowne. Bardzo no dobrze, Marzena. Ale po 21 latach, porzucając jednak życie etatowca, okazałaś się pewną wręcz niekonsekwencją, to co powodowało, że ty na tym etacie byłaś wobec tego, no bo energii masz tyle, że mogłabyś poprowadzić 15 firm i wiem, że działasz w kilku obszarach. Tak, teraz policzyłam, że chyba w 8 obszarach działam i no jeszcze jestem typem takiego perfekcjonisty, który jeżeli już się za coś zabiera, to stara się to robić z serducha i na całe 100%. I to jest coś, co powoduje, że mam ogromny, znaczy bardzo mam zapełniony kalendarz, czas mam wypełniony po brzegi, ale ja tak lubię, słuchajcie, mnie to ogromnie jara. Wracając do tego pytania, Jowita, no... Nie to, że czegoś mi brakowało, oczywiście jest tu jakaś niekonsekwencja, ale z tyłu głowy miałam moje marzenie. Tym marzeniem było robić coś innego. Ja się całe życie do tego przygotowywałam, inwestowałam w swoją własną głowę, ale myślę, że może zacznijmy od początku, to będzie łatwiej ludziom zrozumieć, bo tak faktycznie jak to się w ogóle zaczęło, słuchajcie, więc może rozpocznę trochę moją prezentację. Wychowałam się w rodzinie etatowców. Miałam przykład taty, który 42 lata przepracował w jednym zakładzie. Miałam przykład mamy, która też blisko tyle lat przepracowała w jednym zakładzie. Pamiętam duże ilości godzin pracy. Pamiętam też, że ciągle próbowali wiązać z końcem, nie byliśmy rodziną zamożną, ciągle gdzieś tam, nie powiem, że brakowało pieniędzy, ale pamiętam takie sytuacje, kiedy zazdrościłam dzieciakom z klasy, że mają na przykład bułki zawinięte w folię aluminiową, a ja miałam chleb zawinięty często w gazetę, że one miały z serem żółtą albo z szynką, a ja miałam z drzemem. To mnie strasznie denerwowało, buntowałam się i pamiętam, że mama zawsze mówiła, że jeśli nam coś zostanie, to wtedy pojedziemy na wakacje. No i słuchajcie, najczęściej było tak, że po prostu nic nie zostawało. W związku z tym ja zaczęłam się buntować na tą sytuację i pamiętam zdanie mojego taty, który mówił, jak się z torbą urodziłaś, to z walizką nie umrzesz, którego kompletnie wtedy nie rozumiałam. Teraz wiem, że ono jest głupie i absolutnie nie bierzcie sobie go do głowy, ale to są takie właśnie moje paradygmaty, które miałam z dzieciństwa, które bardzo mnie blokowały. W związku z tym, no słuchajcie, wychowanie, jak się okazuje, ma niesamowity wpływ na to, jak my podchodzimy potem do całego życia. No dobrze, Marzena, ale zaczekaj, pozwól, że ci przerwę. Powiedziałaś o tym, że się buntowałaś, tak. A mimo to też poszłaś na etat.
Tak, bo poczekaj, pamiętam, no. Jak miałam właśnie 15 lat, to siedziałam sobie w swoim pokoju, czytałam chyba jakąś gazetę i weszła wtedy do pokoju moja mama i zadała mi proste pytanie. Dziecko, do jakiej ty szkoły idziesz? To był właśnie chyba taki kwiecień. Pamiętam, że taka pogoda była jak dzisiaj z oknami przepiękna, już ptaki śpiewały, okno było otwarte i weszła taka moja mama, ładna blondynka, niewysoka, słuchajcie, w fartuszku, bo pewnie coś pichciła i tak pamiętam, jak gdzieś ten obrazek mówi, dziecko, a ty myślałaś nad tym, do jakiej ty szkoły pójdziesz? I ja tak, z taką, słuchajcie, bezbronnością powiedziałam, tak, do liceum. U nas to, my mieliśmy wtedy w Słupsku dwa i one ciągle konkurowały ze sobą, które najlepsze, akurat w tym roku najlepsze było to, do którego ja chciałam pójść i moja mama mówi, ty do liceum? Nie dasz sobie rady. I słuchajcie, to był pierwszy taki moment w moim życiu, kiedy ja usłyszałam, nie dasz sobie rady i wzbudził się we mnie, ja nie wiem, chyba jakaś agresja, bunt, złośliwość, niedowierzanie, złość, ja miałam mnóstwo negatywnych emocji, które wezbrały we mnie jak taki wulkan, słuchajcie, który musiał dać temu upust, ja tego, to było dla mnie niespotykane, dziwne, ja tego nie rozumiałam i w tym momencie jak wstałam, rzuciłam chyba tą gazetę, bo czytałam gazetę, rzuciłam tą gazetę, wychodząc, przeszłam koło mojej mamy, powiedziałam, to ja ci udowodnię, że się dostanę i trzepnęłam drzwiami, słuchajcie, także to było i potem pamiętam, że ja sobie powiedziałam, o nie, ja nie będę w takim domu, nie będę miała takiego domu, w jakim ja jestem, że muszę myśleć o tym, czy na coś mnie stać, czy nie. Pamiętam rozmowę moich rodziców przed jakimiś świętami, jak już się położyłam do łóżka, mama chyba myślała, że śpię i zapytała, a co dzieciom na podchoinkę i tata coś tam wymyślał, a mama mówi, wiesz, tak naprawdę to marzenie przydałyby się buty. I pamiętam, jak następnego dnia moja mama mnie zapytała, dziecko, a co ty byś chciała dostać pod choinkę, a ja powiedziałam, buty. I moja mama się po prostu popłakała, bo ją tym rozczuliłam. No właśnie, i widzicie, skończyłam to liceum, słuchajcie. Oczywiście potem stwierdziłam, że idę na studia. Moja mama też powiedziała, okay. Dziecko, ja ci nawet nie pomogę, u nas nikt w rodzinie studiów nie skończył. Ja je skończyłam, tak? Mówię, Witko. Tak, wiesz co, łypnęłam okiem, będę łykać okiem, jak będę chciała zadać jakieś pytanie. Tak, dobra, dobra, łypaj. Bo powiedziałaś o tym, nie dasz sobie rady i to jest przeważnie, z moich doświadczeń przynajmniej wynika, że to jest przeważnie taki tekst, który raczej podcina skrzydła, a to u prawda. Ciebie wzbudził agresję. Jak myślisz, skąd? Dwa typy reakcji na to. Jedni się poddadzą i powiedzą, no masz rację, nie, dobra, to pójdę do branżówki, bo teraz się nazywa szkoła branżowa, pierwsze stopnia, nie zawodówka, zamiast zawodówka, powiedzą, no masz rację, ale są takie typy jak ja zawsze byłam typem niepokornym, niespokojnym, jak zapytasz mojej mamy, to mówi, że zawsze miałam diabełka za uszami i ja byłam taka całe życie, tak, jestem energetyczna od początku, więc no moja mama miała ze mną pewnie 7 światów i ja zareagowałam w ten sposób, znaczy ja mam bardzo duże poczucie niezależności też i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś jeszcze w mojej historii to się pojawił, żeby ktoś mi powiedział, nie dasz sobie rady, ja nie dam sobie rady, to ja ci udowodnię, że ja sobie dam radę. Mnie to niesamowicie nakręca, niesamowicie motywuje. I słuchajcie, ja marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. Zdawałam nawet do szkoły aktorskiej ze słynną Marysią Seweryn, córką Krystyny Jandy. Nie dostałam się. Niech żałują, słuchajcie, niech żałują. Także potem myślałam o AWF-ie, bo całe życie byłam sprawna przez tą moją, wiecie, taką energię, całe życie gdzieś taniec, tu bieganie, w ogóle zawsze byłam mega aktywna. No niestety na AWF-ie zabrakło mi 2 punktów z języka francuskiego i stwierdziłam, że dobra, to pójdę na chwilę gdzieś tutaj, zahaczę na te studia. Ale poznałam tam cudowną kobietę, nie wiem czy jeszcze żyje, ale cudowna, która pokazała mi jak zrozumieć fizykę, nie mając przyrządów, tylko wykorzystując to, co mamy w domu, jakąś przysłowiową szklankę. I ja się zakochałam w tym i powiedziałam, dobra, a miałam doświadczenia, wiecie, swoje z fizyki i mówię, dobra, to ja będę takim nauczycielem, który będzie dzieciakom tłumaczył właśnie tak na chłopski rozum, pokazując te doświadczenia. I ja, słuchajcie, byłam takim nauczycielem i oni pamiętają to, że ja robiłam właśnie takie fajne doświadczenia. No i słuchajcie, kończę te studia, tak? Kończę te studia fizyczne i idę do wymarzonej pracy. Pracy na etacie, ale szybko orientuję się, że te zarobki są, słuchajcie, takie sobie i choć cieszyłam się z tego, że tą wypłatę mam zawsze na koncie tego pierwszego, to jej wielkość pozostawiała wiele do życzenia, prawda? A ponieważ byłam zawsze ambitna i zawsze chciałam więcej, to zaczęłam się angażować we wszelkiego rodzaju akcje w szkole. Ja byłam opiekunem samorządu, motywowałam dzieciaki do wszystkiego, robiłam całodniowe imprezy, jeszcze wtedy można było, słuchajcie, jakieś wycieczki, angażowałam się w różne dodatkowe prace, ale obserwowałam też innych, bo byłam dobrym obserwatorem mimo wszystko i szybko okazało się, że wystarczy takie niezbędne minimum i można też dostać tą swoją pensję. I to wtedy spowodowało, że ja poczułam, że to kurczę zabija moją kreatywność, a ja chcę jednak więcej. I wtedy zaczęłam szukać na zewnątrz, zaczęłam mocno inwestować w swoją głowę, zaczęłam się rozwijać.
zdanie, które mi utkwiło, inwestycja w swoją głowę jest najlepszą inwestycją w życiu, więc zaczęłam inwestować, ciągle się uczyłam, skończyłam 3 fakultety, potem było mi mało, to zrobiłam kurs pilota, słuchajcie, będę o tym opowiadać, potem jeszcze mi było mało, to zrobiłam studia coachingowe, było mi mało, to zrobiłam studia choreograficzne, było mi mało, to robiłam dalej, po prostu, tak jak byłam tak nauczona i tak też uczę swoje dzieci, chcesz tego, to spróbuj, nie będzie następne, próbkuj w życiu, żebyś znalazła coś, co cię jara, to jest dla mnie chyba takie najważniejsze. I wiecie co, zdobywałam szczeble kariery i szybko osiągnęłam ten szklany sufit, tak? Zostałam tym nauczycielem dyplomowanym i stwierdziłam, że kurczę, to ja już teraz do końca życia będę zarabiać tylko te pieniądze, mogę liczyć na podwyżki rządu. Wiecie, one czasami są złoty 50, nie wiadomo, czy napić piwo za to i się napić za to, czy co w ogóle z tymi pieniędzmi robić, tak? Bo to są ogromne kwoty. No i właśnie poczułam, że się duszę w tej pracy, że nie chcę tego minimum, tak? Że okej, chcę Marzena, inwestować. Ale wiesz co? Przepraszam, że ci znowu przerywam. Natomiast przerywam dlatego, że mówisz o tym, że pracowałaś cały czas na etacie, że ta praca, którą wykonywałaś, była bardzo mocno aktywna, ponieważ angażowałaś się w wiele rzeczy, jakieś realizowanie dodatkowych wycieczek i tak dalej. Czułaś, że coś ci tam nie pasuje. No i w tak zwanym międzyczasie jeszcze postanowiłaś inwestować w siebie. I teraz powiedz mi taką jedną rzecz. Jak znalazłaś na to czas? Praca, dom, rodzina. Trzeba mieć bardzo dużo czasu na to, żeby jeszcze inwestować w siebie, no bo ja rozumiem, że wszystkie te kursy, te rzeczy, które zrobiłaś, stały się też pewnym zalążkiem. Tak. Weekendy. Jak dałaś radę fizycznie? Bo poświęcałam na to weekendy, poświęcałam na to swój wolny czas. To często były kursy też wakacyjne, kiedy można było, albo jakieś feriowe. Ale też muszę tutaj powiedzieć, że dużą rolę odgrywał mój mąż, który był osobą, która mnie nigdy w życiu nie stopowała. Wręcz przeciwnie, on zawsze mnie wspiera, kibicuje mi, zagrzewa mnie do działania, zawsze mówi super, rób to, jeśli uważasz, że to będzie dla ciebie dobre, to idź w to. I on też wiedział, że będzie się to wiązać z nakładem czasowym, tak, że muszę ponieść jakieś koszty, choćby czasu. I on wtedy zajmował się domem, zajmował się moimi dziećmi, kiedy ja się szkoliłam w weekendy. Natomiast potem, kiedy zostałam dyrektorem, no nie oszukujmy się, było mi trochę łatwiej, tak? Już miałam nienormowany czas pracy i muszę powiedzieć, że wtedy troszkę nawet więcej udało mi się jeździć, nawet zahaczałam wtedy nieraz jakieś tam piątki, także, no bo jak się pracuje w sobotę, to można gdzieś tam, wiecie, ten piątek urwać, także tak, no to były głównie weekendy, także no, słuchajcie, nie znam człowieka, który cokolwiek chce osiągnąć siedząc i czekając, aż mu to spadnie z nieba, więc wszystko, co osiągamy w życiu, okupione jest albo czasem, albo wyrzeczeniami, albo jakimikolwiek innymi konsekwencjami. No, tego trzeba mieć świadomość. Ja miałam świadomość, tak? Okej, Marzena, ale to teraz skupmy się wobec tego na radach wynikających z tego, bo jedna rada jest taka, jeżeli chcesz coś zmienić, no to oczywiście musisz w siebie troszkę zainwestować, albo fajnie by było, gdybyś w siebie zainwestowała, tak? Tak. Aby móc w siebie zainwestować, w twoim przypadku fantastyczną rzeczą okazał się partner, ale co to oznacza, że potrzebujemy jednak jakiegoś wsparcia, no bo sami na pewno. Z tego świata, znaczy podejrzewam, że znalazłaby się osoba, która zrobi wszystko sama, tak. No ale będzie to okupione bardzo dużym, tak. Bardzo dużym wysiłkiem, czyli tak, ja miałam kogoś, teraz będzie wspierał, tak? Słuchajcie, ja miałam to szczęście, że mam kogoś, kto mnie wspiera, ale uwierzcie mi, moje poczucie niezależności i rozwoju w życiu i pasji, którą mam, jest tak duże, że gdyby mój mąż mi w tym przeszkadzał, i tak bym to robiła. Po prostu. Pewnie byśmy się gdzieś tam kłócili, ale ja bym robiła swoje. Ja jestem typem, który konsekwentnie dąży do obranego celu. Cudownie, że akurat tak mi się zdarzyło w życiu, jak się zdarzyło, ale gdyby tak nie było, to i tak robiłabym swoje, ponieważ ja jestem wyznawcą tego, że trzeba w życiu robić to, co się kocha. Tak? Okay. Trzeba iść w to, o czym się marzy. Po prostu. Tutaj dziewczyny właśnie napisały, Magdalena napisała, że samemu jest ciężko, to fakt, kiedy musisz, no bo to wtedy stajesz się poniekąd czołgiem, jeżeli nie masz wsparcia, a nie każdy pewnie ma tyle siły, jak być tym czołgiem. Natomiast jest fajna uwaga od Ewy do ciebie, że dawno nie spotkała tak energii. Dzięki, uderzyła się, aż mi się miska uśmiechnęła. Czuję, że ją doładowujesz swoją mocą, więc tak, więc może rzeczywiście tą przynajmniej energię dasz. Magdalena pisze, że nie każdy pewnie taki jest. Czyli nie to każdy prawda. Jest taki jak ty, że oczywiście. Ma
sobie tą energię i tą moc, bo powiedziałaś przed chwilą, że nawet gdyby nie mąż, to i tak byś to zrobiła, tak? Ale chciałam powiedzieć wam, bo Krzysztof z nami, słuchajcie, to prawda, ale tak jak wam powiedziałam, jestem typem silnym, silnym też psychicznie, walczącym, takim, który wie, czego chce i dąży do tego, ale gdyby było inaczej w życiu i nie miałabym pomocy, robiłabym to samo, na pewno byłoby mi ciężej i uwaga, żeby było jasne, wcale to nie było łatwe. Moje koleżanki z pracy pukały się w głowę, jak ja jeździłam na szkolenia. Pamiętam sytuację, kiedy zapisałam się na szkolenie z fizyki, bo było szkolenie pod tytułem jak pokazać jakieś doświadczenia z jednego działu rzeczami z domu, co mnie po prostu, wiecie, to był mój konik. I przyjechałam na to szkolenie i byłam sama. I zrobiłam takie wielkie oczy i mówię do prowadzącego, a gdzie jest reszta? On mówi, tylko pani dojechała. Słuchajcie, to było najfajniejsze szkolenie ever, bo ten człowiek dał mi siebie w 100%. Ja po prostu, wszystko było dla mnie. Ja byłam tak fantastycznie tam podbudowana. Mówię, Boże, ale dlaczego inni nie chcą? Ja nie chcę mówić źle tutaj, słuchajcie, o nauczycielach, bo wyszłam z tego środowiska, ale takie moje odczucie, że wielu z nas, i to mówię teraz do was, dziewczyny, przepraszam Krzysztofie, siada za przeproszeniem na laurach, siada na dupie i mówi, nie, no to ja już mam 40 lat, 45, to już teraz tylko do końca. Nie! Ja miałam 45, jak wywaliłam swoje życie do góry nogami i zapytacie mnie, dobra, bo miałeś wsparcie, było ci łatwo. Nie, nie było mi łatwo. Jeździłam rok czasu do szkoły w Londynie. Słuchajcie, samoloty, noclegi, wyżywienie. Ja nawet mojej rodzinie nie powiedziałam, ile mnie to kosztowało, bo oni by się lewą nogą przeżegnali. Ile to było łez przepukanych, ile imprez rodzinnych, na których nie byłam. Ile razy moja rodzina pokazała się w głowie, po co ci to? A ja mówię, wy się śmiejcie, ja wam jeszcze pokażę. Rozumiecie? I ja myślę, że ja mam coś takiego w sobie, mnie bardzo motywuje. Jeśli usłyszysz od kogoś, daj sobie spokój, to nie dla ciebie, nie dasz rady, to właśnie wtedy powiedz, to ja ci kurde udowodnię. I ja taka jestem. I słuchajcie, mój mąż był świadkiem tego. Pamiętam, jak pierwszy projekt do Unii Europejskiej o dotację miałam napisać i usłyszałam o tym w Urzędzie Miasta, jeszcze oczywiście dostałam, opisuję to w książce, ci co czytali to wiedzą, musiałam się zgłosić, potem mój były dyrektor na mnie kołki mi na głowie ciosał, a ja się zgłosiłam taka podjarana, słuchajcie, przychodzę do mnie, mi się do mojego męża, mówię, będę pisać wniosek do Unii Europejskiej, a mój mąż taki spokojny, tak, okej, ile masz na to czas? Miesiąc. Ile osób będzie pisać? Tylko ja! On do mnie, nie dasz sobie rady, a ja, to patrz. Słuchajcie, ja to napisałam w ten miesiąc, oczywiście chyba prawem pierwszego razu to przeszło, nie wiem, na zasadzie wiecie jak to jest, że pierwszy raz jest taki, ale to jest fantastyczne, mnie to potem jeszcze kilka razy, ja za każdym razem, kiedy w życiu to słyszę, to we mnie to wzbudza, to patrz, to ja ci pokażę, a ja ci udowodnię, to jest głupie, bo powinnam udowadniać sobie, a nie innym, ale to jest dla mnie niesamowity odpał takiej potężnej dawki adrenaliny, takiej energii, która mi daje tą moc do pójścia dalej. Okej, to przystępujmy teraz, to ja rozumiem, że ty po prostu masz tą motywację zewnętrzną, bo trudności, jak rozumiem, cię po prostu nakręcają. Tak, ale dobrze, że dotknęłaś tego, Jowitko, bo oprócz motywacji zewnętrznej, ja mam niesamowitą motywację wewnętrzną i zawsze o tym na moich szkoleniach opowiadam. Motywacja wewnętrzna to jest coś takiego, co ciebie motywuje w momencie, kiedy ty robisz coś, co cię jara. Jeżeli szef ci każe zrobić coś, nie wiem, pani Jowitko, zostanie pani w piątek po południu, bo trzeba tutaj segregatory poustawiać, a ty spojrzysz na zegarek, jest 15:05, właściwie to już powinnaś być poza pracą i mówisz, ale jak to? To jeśli on ci za to nie da jakiejś gratyfikacji, choćby finansowej, to ty czujesz się oszukana, wykorzystana, prawda? No bo jaki masz cel w tym, żeby u niego w pracy coś układać, prawda? Ale jeśli na przykład ja wstaję w sobotę rano o godzinie 8, bo wiem, że będę na przykład, nie wiem, dzisiaj piec nowe ciasto, którego nie mogę się doczekać, to ja nie czekam, aż ktoś mi powie, wstawaj, bo nie zdążysz tego ciasta zrobić czy coś tam. Rozumiecie? No może głupi przykład, ale jak ktoś jara się szyciem czy haftowaniem. Słuchajcie, ja szłam ostatnio do mojej koleżanki, bo została babcią i zrobiłam jej piękną kartkę okolicznościową, przepiękną, że wszyscy się wzruszyli, ale na tej kartce wydziergałam, słuchajcie, taki sweterek. I ten sweterek dziergałam do 3 w nocy, bo mówię, przecież ja z 20 lat temu to dziergałam na drutach. Przecież zrobię taki sweterek. Co ja nie zrobię takiego sweterka? Oczywiście tylko przednią stronę do przyklejenia. Słuchajcie, wydziergałam dwukolorowy sweterek, przepiękny. Wszyscy mówią, Boże, ty to zrobiłaś. Nie wiem, po prostu ja mam tak, że jeśli coś chcę, jak się uprę, jestem bardzo uparta, tylko cicho nie mówcie mężom. On oczywiście śmieje się i doskonale mnie zna. Ja jak się coś uprę, to do celu i dojdę. Słuchajcie, choćbym miała całą noc nie przespać, ja to zrobię. Taka jest. Marzyna. To ja odwrócę wobec tego to pytanie, odwrócę je w ten sposób, masz motywację zewnętrzną, masz motywację wewnętrzną, w ogóle bardzo dużą samoświadomość, a co ma zrobić ktoś, kto siedzi i czuje, wiesz, że jednak jest nie w tym miejscu, w którym powinien być i go tam świerzbi i wiesz, i gniecie, i te igiełki, ale brakuje mu, nie wiem,
nie wiem jak to nazwać, tego takiego punktu pod tytułem właśnie zrobię to. Jak tak, on gwoździa, może... gwoździa tego, wiesz, o którym ja zawsze mówię. Dziękuję, gwoździa, tak. Tak, ja zaraz, nie wiem, gdzieś tam w tej prezentacji pewnie miało być, ale przecież możemy to powiedzieć teraz, ale skaczemy strasznie, ale dobrze. Słuchajcie, ja jestem zdania, ja uwielbiam to, co robiłam, kiedy byłam nauczycielem, ale kiedy zostałam dyrektorem, to usiadłam właśnie na gwoździu. Otóż okazało się, że siedziałam na tym gwoździu i z roku na rok zaczęłam być nie marzeną, tylko marzeną marudą, smerfem marudą, co to tylko wraca do domu i narzeka, mężowi więdły uszy i po 3 latach zaczął mi mówić do mnie, zwolnij się. No ale jak się zwolnię? Normalnie, zwolnij się po prostu. Przecież to nie jest takie proste, tu zaczęłam tłumaczyć, mówi, wszystko jest proste. Nawet nie wiesz, jaka jest satysfakcja, bo mój mąż miał taki przypadek, jaką satysfakcją jest, kiedy idziesz i składasz podanie, na przykład, że się zwalniasz, tak? Jakie to jest oczyszczające i satysfakcjonujące. Ale siedziałam na tym gwoździu i narzekałam. Zgodnie z tą opowieścią, jak to gościu przyszedł z psem po swoją żonę na dworzec PKP, tak? Pies usiadł na gwoździu i wył. Podszedł kolega, rozmawiali i w końcu ten kolega mówi, co to za pies, czemu on wyje? Mówi mój, a czemu on tak wyje? Bo siedzi na gwoździu, a czemu z niego nie zejdzie? Nie wiem, być może ma za krótki. O, i ja siedziałam na takim gwoździu. I wiecie co, wszyscy mówimy to do tych, którzy siedzą w miejscu i się męczą. To ja od razu wam mówię, wstańcie i odejdźcie z tamtego miejsca. Szkoda waszego życia na tracenie energii, bo mi od razu mówię, siadało zdrowie, bo nasz organizm głupi nie jest, tak? Jeżeli psychika nie odpoczywa, no to automatycznie siada nasze zdrowie, tak? To jest psychosomatyczne, od razu mamy takie odczucia. I trzeba stamtąd uciekać. Jak uciec? Skąd znaleźć tą motywację? Trzeba poprosić kogoś, kto nam ten gwóźdź, za przeproszeniem, w ten tyłek wbije, tak? I mi, słuchajcie, ten gwóźdź wbiła reforma, bo przeskoczyliśmy, będą takie slajdy, mi gwóźdź wbiła reforma, tak? Więc Jowitko, pozwól, że ja tak tutaj mimo wszystko będę ciągnąć do tej prezentacji, bo trochę okay. Się tam, żeby ją zrobić. Okej, okay. Słuchajcie, w międzyczasie pracując sobie na tym etacie, tak? Mhm. Chciałam tylko powiedzieć, już tak kończąc ten temat wsparcia i braku wsparcia, bardzo fajnie też to podsumowała Ania, która z nami jest i napisała, że ten brak, że to wsparcie jest potrzebne, ale z drugiej strony brak wsparcia nakręca, żeby nie powtarzać schematów, więc to jest to co też powiedziałaś, że dokładnie. To są dwie możliwe reakcje. Tak. Myślę, że warto usiąść na 5 minut, zastanowić się nad sobą, w którym miejscu jestem i jak ja reaguję, a skoro mi rzeczywiście to nie pasuje, a dotychczasowa moja reakcja powodowała, że dalej jestem w tym beznadziejnym miejscu, może po prostu trzeba zareagować inaczej. Ja często mówię, jeżeli boisz się podjąć decyzji, to usiądź i napisz czarny scenariusz. Po prostu. Napisz sobie na kartce, co najgorszego mogłoby się wydarzyć, jeśli zmienisz tą pracę, bo ta cię nie satysfakcjonuje. Co najgorszego może się zdarzyć? No, nie wiem. Co może się zdarzyć? Mąż ode mnie odejdzie. Nie wiem, stracę dom. Nie będę miała przez pół roku pracy. No i zawsze powtarzam tutaj zdanie. I tak wszyscy umrzemy. Więc co z tego? Może warto wziąć życie w swoje ręce, a uwierzcie mi, jestem takim zwolennikiem tych zamykania, otwierania drzwi. Jeśli zamkniesz jedne drzwi za sobą, to dajesz przestrzeń i energię na następne. I pojawia się, zawsze mówię, to jest prawo przyciągania, które doskonale znacie, tak? Rhonda Byrne, sekret. Przyciągamy wtedy niesamowite sytuacje, zdarzenia, ludzi, okoliczności, książki, filmy, gazety i to wszystko daje nam odpowiedź na to, w jakim miejscu wy się znajdujecie i czego potrzebujecie. Ja w to ogromnie wierzę i tak się też zdarzyło w moim przypadku. Myślicie, że jak ja odeszłam ostatniego sierpnia, to ja 1 września wiedziałam, co ja będę robić? Nie, ale już 16 września przebierałam nóżkami i mówię do mojego męża, Boże, co ja będę robić, Boże, co ja będę robić. On do mnie mówi, odpuść, jak się spinasz, to nikt do ciebie nie przyjdzie, odpuść, odpocznij teraz. I słuchajcie, ja odpoczęłam i to przyszło po prostu samo, od tak. Także też czyli... właśnie my się za bardzo spinamy w życiu. Wrzućcie na luz, słuchajcie, wrzućcie na luz. A to jest cudowne. Ja też tak mówię i mój mąż by się tutaj, gdyby mógł, to by się wciął i powiedział, też potrafisz się spiąć. Ależ oczywiście, że tak, a kto nie potrafi? My zawsze jesteśmy raz tacy. Ja, wy mówicie, jestem energetyczna. Też potrafię mieć dół i potrafię zepsuć humor mężowi, bo złapię jakiegoś dołka. I tu też można zareagować na 2 sposoby. Mój mąż mnie już doskonale zna, jesteśmy 3 lata ze sobą. On wie, kiedy mnie przytulić, powiedzieć, nie martw się, będzie dobrze, przetrzymaj to, odpuść, zostaw to, daj temu popłynąć. Ale jest moment, kiedy mnie kopnie za przeproszenie, w tyłek powie, weź się w garść. Teraz jest czas, żebyś zadziałała. I to jest też fajne, tak? Szukajmy takich też osób, tak jak ty mówisz zawsze, Jowita, o swojej Ani, tak? Szukajmy też osób, które są z nami. Wy macie takie fajne zdanie, które znowu zapomniałam teraz, ale jak to z oczami było, Jowitka, przypomnij mi. Chodzi o dobre oczy. Dokładnie, szukaj ludzi, którzy mają dobre oczy. To jest cudowne.
To jest Cudowne. co, ten sekret z tymi, znaczy sekret to nie jest sekret, ta kwestia tych dobrych oczu to jest akurat taki mały myk na wystąpieniach publicznych, żeby. Szukaj dobrych oczu. Tak. Ja wiem, że oczywiście jest cała masa technicznych takich rzeczy, które trzeba spełnić. Natomiast kiedy jesteś początkujący i występujesz na scenie, to znajdź sobie osobę, która patrzy na ciebie życzliwymi oczami. Dzięki temu poczujesz się lepiej. Albo jeżeli tam nie ma, to sama posadź sobie tam taką osobę, która się będzie do ciebie przez całą prezentację Uśmiechała i patrzyła na uśmiechała. ciebie. Tak. Tak, żebyś ty po prostu mogła rzeczywiście być sobą, a nie stresować się tym, co ludzie o tobie pomyślą. No i te, jakby, i te dobre oczy ewoluowały, czyli mówimy tutaj o tym, żeby znajdować sobie ludzi, którzy w naszej przestrzeni będą osobami, które będą wspierające, zachęcające, które nie będą wyżerały tej naszej energii Tak. i które nie będą nam podcinać systematycznie tych skrzydeł, nie? Tak, i czytam Tutaj. to w międzyczasie, kiedy ty mówisz, wypowiedź Ani, fantastyczna. Tak, Aniu, myślę, że masz dużo racji w tym, co piszesz. Ewelina pisze, jestem w takiej sytuacji, Tak. jak ty, Marzynko, w sierpniu, wtedy chyba właśnie odpuszczę. Odpuść, Ewelina, dzwoń, znajdziecie mnie wszędzie, numery telefonu są, ja zawsze z wielką chęcią rozmawiam z obcymi ludźmi, bo to jest niesamowita dawka też energii, bo ja też od was tą energię czerpię. Nie bój się, idź jak w dym, będzie wszystko dobrze, obiecuję. Przepraszam, bo Jowitko, weszłam ci słowo znowu. Nie, nic, okay. Nic nie szkodzi, my zawsze to my robimy. My tak ze sobą rozmawiamy, prawda? Tak, my tak ze sobą rozmawiamy. Szczególnie, że jak się człowiek ze sobą zgadza, to w ogóle to jest fantastyczna dla niego rozmowa, prawda? Tak, ty mówisz, masz rację, Jowitko, ja mówię, masz rację, Marzenko, ja obydwie. O, no jak chyba, nie fantastyczne. Tak, ale natomiast słuchajcie, ja pracując na tym etacie, mogę Jowitko już dalej, bo tak przepraszam. Tak, tak, wiesz. Przyglądałam się mojemu mężowi, słuchajcie, mój mąż w ogóle w swoim życiu przepracował tylko jeden miesiąc na etacie, był przedsiębiorcą. Ja tak przyglądałam się temu mojemu mężowi i mówiłam, kurczę, to jest niesamowite po prostu. Wprawdzie on zupełnie pracował inaczej niż ja, bo nieraz po 12 godzin i wydawałoby się, że on powinien być styrany jak koń po esterynie. Tymczasem on wraca, był pełen energii, uśmiechnięty, myślę sobie, kurczę, jak on to robi? Okazało się, że mentalność przedsiębiorcy jest nieco inna, tak, niż takiego człowieka na etacie. Oni pracują, to prawda, że oni pracują wprawdzie tyle, ile chcą, z kim chcą i często za ile chcą, ale też przez to, że oni często robią już to, co lubią, to ta praca ich jakby no nie męczy, prawda? Ona daje im mnóstwo satysfakcji. Myślę, że te kategorie myślenia mojego męża były wtedy trochę inne niż moje. On w 3 lata zbudował niesamowicie dużą firmę, w ogóle ma niesamowitą łatwość też takiego nawiązywania kontaktów i rozmowy z ludźmi, co bardzo u niego cenię. No i słuchajcie, nasza firma rosła w siłę i wtedy to oto, w 2001 roku, spotkało nas coś, co do dziś dnia przypomina mi o tych emocjach, które były wtedy. To się ładnie wtedy nazywało, mój mąż przeinwestował. Mówiąc po polsku, po prostu spotkało nas bankructwo. Spadliśmy z wysokiego konia. Mieliśmy małego syna, miał 3,5 roku wtedy. I muszę wam powiedzieć, że to było smutne, ponieważ mój mąż, żeby utrzymać, mieliśmy bardzo wysokie koszty życia, bo byliśmy na jakimś tam poziomie. Ja nigdy nie liczyłam, ile co kosztuje, nigdy nie sprawdzałam, po prostu szłam do sklepu i raptem zderzyłam się z rzeczywistością, że przeliczyłam sobie, że po spłacaniu rat i tak udało nam się kredytu wszystkiego, udało nam się to prolongować wszystko. Okazało się, że ja przeżyję, jeśli będę miała złotówkę dziennie, więc bardzo wtedy pomogli mi moi rodzice, moja siostra, mama przywoziła słoiki, jakieś warzywka z ogrodu, siostra gdzieś tam mięsko mi zachmęciła zawsze i słuchajcie, było bardzo ciężko i najtrudniejszy moment, kiedy mój no, prawie już wtedy 4-letni syn otworzył lodówkę i mówi, a selków nie będziemy już jedli i mi po prostu popłynęły łzy, tak, bo jak wytłumaczyć 4-latkowi, że nie stać mnie synu na serki, jednego dnia kupowałam mleko, a drugiego dnia kupowałam chleb, także to było bardzo trudne, słuchajcie. Szczególnie, że pamiętam, jak na początku powiedziałaś, nie chciałaś żyć w domu, w którym będziesz się zastanawiała, dokładnie, czy możesz jechać na wakacje, czy nie. I znów a tu o zgrozo mamy. Zgotowałam mojemu Tak. synowi bardzo podobny los, zupełnie nieświadomie, prawda? Tak, to było straszne. Ja też, słuchajcie, pracując, starałam się z tych pieniędzy, które przyoszczędziłam z tej pracy, tak sobie po prostu rygorystycznie wyznaczając limit finansowy, spłacałam część długów, ale wtedy pomyślałam, że może kurczę, nie wiem, może jednak powinnam pomóc mężowi iść do jakiejś innej pracy. Marzyła mi się taka niezależność finansowa, wiecie, no nie wiem, zaczęły się w mojej głowie pojawiać takie myśli, że gdybym była wolna finansowo, to takich problemów bym w tej chwili nie miała, prawda? No i słuchajcie, buntowałam się, w mojej głowie toczyła się niesamowita walka. Co teraz? Ja zawsze lubiłam podróżować. Co teraz? Jak powinnam pomóc mężowi?
czy to już będzie tak, że tylko się, słuchajcie, sznurek powiesić i nic więcej, ale miałam dziecko, to taki jest też motywator do tego, żeby żyć, prawda? Mhm. Ja tak nie chcę, trudna sytuacja, ale mimo wszystko tak nie chcę. I wtedy pomyślałam sobie, kurczę, mogę pomóc mężowi może w ten sposób, uwielbiam podróżować, to już wam powiedziałam. I wtedy postanawiam taką, taką moją próbą buntu, ale też takiego, takiej niezależności, był właśnie ten kurs pilota, o którym już wam zaczęłam powiedzieć, nie pilota, tu celowo takie zdjęcie sadziłam, nie pilota szybowców, ale pilota wycieczek krajowych z zagranicznych. I słuchajcie, jak dziś pamiętam sytuację, jestem ze Słupska, ale pamiętam, to był trzeci etap egzaminu. Zaczekaj, postanowiłaś się przebranżowić, całkowicie właściwie. Przeskoczyłam. Nie, ja próbowałam robić jedno obok drugiego, ponieważ ja ten etat, który miałam, dawał mi to złudne poczucie bezpieczeństwa i dawał mi te pieniądze na spłatę tych zadłużeń, które mieliśmy, ale pomyślałam sobie, że to wszystko jest mało, ja potrzebuję dodatkowego źródła dochodu i dobrze, to może jak ja mam wolne wakacje, wolny weekend majowy, wolne ferie, to ja w tym czasie mogę pojechać z wycieczkami jako pilot wycieczek i zarobić dodatkowe pieniądze. I tak też, jak pomyślała, tak zrobiła, ale słuchajcie, o czym wam chcę powiedzieć, to był kolejny zwrot w moim życiu, taki moment, kiedy to był naprawdę zdawałam milion egzaminów w swoim życiu, to był najtrudniejszy egzamin, o którym zawsze opowiadał. Jestem ze Słupska, jadę na egzamin w Gdańsku, na Długim Targu stoi autokar, podchodzisz do drzwi autokaru, gdzie stoi pani z takimi przeciętymi karteczkami w ręku, które się losuje, czytasz i to jest twoja trasa przejazdu. Wchodzę do autokaru, widzę ogrom ludzi, których kompletnie nie znam, ponieważ zdanie tego egzaminu trzyetapowego w Urzędzie Marszałkowskim, potem najpierw pisemnego, potem ustnego przed komisją, a potem prowadzenie autokaru z ludźmi już, tak? Czyli pilotowanie, było mega trudne i ludzie zdawali po 5-6 razy, więc chodzę i nikogo nie znam i usiadłam sobie, przeczytałam tą kartkę i mówię, matko, przecież jak sobie zorientowałam się, że po tej trasie nic nie ma, myślę sobie, co ja będę mówić, no to opowiadałam kawały, słuchajcie, i śmiały się tylko 3 osoby z komisji, bo reszta była tak zestresowana, że siedziała w swoich notatkach. I słuchajcie, ja kiedy tak... Że to był autokar pełen osób, które też zdawały tego dnia egzamin. Tak, myśmy zdawali wszyscy ten sam egzamin. Autokar jechał jakąś trasą i każdy z nas miał fragment tej trasy, którą miał poprowadzić kierowcę. Proszę skręcić w prawo. Drodzy Państwo, po prawej stronie mijamy właśnie to, to jest to, tam, tamto, siamto. Rozumiecie, o co chodzi? I ja dostałam fragment, kiedy nie było nic, były pola, pamiętam, rzepaku, więc co opowiedziałam? Że rzepak, no to pszczółki, jak pszczółki to miód, a wiecie, że miód mamy taki, 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 taki. I opowiadałam o miodzie, a na koniec, słuchajcie, opowiedziałam kawał. Tak jak powiedziałam, śmiały się 3 osoby, bo reszta po prostu była... Ja myślę, że te osoby z tego autokaru do dziś dnia nie wiedzą, kto tam był, tak? Zresztą czy ja też nie. Zdałaś ten egzamin? Tak, bo dlaczego? I to jest, słuchajcie, siedzę z tą kartką, myślę sobie, kurde, tam nic nie ma i klepie mi ktoś za ramię. Ja się tak odwracam, patrzę, stoi taki łysy facet z takim zarostem, wyglądający taki, wiecie, na wczorajszego, jak to się mówi. On do mnie mówi, tak, taki oparty o moje siedzenie, wiecie, tak się podparł pod bokiem, tak, jak tam nastrój, boisz się? A ja mówię, no boję się jak cholera, ale nie zamierzam się poddać. A on do mnie mówi tak, ten egzamin jest nie do przejścia, ja zdaję się 6 raz, nie dasz rady, no słuchajcie, i odpalił mnie, tak, odpalił mnie. Okay, i ja sobie, czyli... ja wiem, ja nie dam rady, to patrz, słuchajcie, ja oczywiście zdałam ten egzamin, kupę lat jeździłam jako pilot wycieczek, potem urodziłam dziecko po drodze, więc niestety przerwałam to, ale to była bardzo fajna taka właśnie pierwsza próba niezależności, kiedy po pierwsze robiłam to, co, znowu przeskoczyłam, po pierwsze dotykam sobie tej ręką, po pierwsze robiłam to, co lubiłam, a ja uwielbiam robić to, co kocham, bo nienawidzę się męczyć, a jeszcze przy okazji zarabiałam przy tym, słuchajcie, dobre pieniądze, także to było po prostu świetne, to było naprawdę świetne. Czyli no ja rozumiem, że tutaj w ten sposób miałaś pewną dywersyfikację, jeżeli chodzi o te dochody. Dokładnie, bo... tak, czyli zadbałam o drugi dochód, tak, dodatkowy. Ja nie zostawiam jeszcze etatu, nie, ja jeszcze nie jestem dyrektorem, ja jeszcze pracuję jako nauczyciel fizyki. I słuchajcie, mój mąż... Czyli to nie jest tak, że z dnia na dzień po prostu odeszłaś, ale miałaś tą jedną drogę i robiłaś małymi krokami różne inne rzeczy, które cię doprowadziły do sytuacji, w której jesteś teraz. I to też powiem, bo powiedziałam wam, że w sierpniu zwolniłam się ze szkoły, a we wrześniu nie wiedziałam, co mam robić, co też do końca prawdą nie jest, bo no przepraszam, ale głupia nie jestem i pomyślałam sobie, że różne rzeczy mogą się w życiu zadziać, więc ja sobie jakby już przygotowywałam wcześniej grunt, ale ta myśl o tym zwolnieniu pojawiła się we mnie dużo wcześniej, zaraz wam to powiem. Mój mąż sobie świetnie... planowanie. Proszę? I planowanie, jak rozumiem.
Po części tak, ale to było też już świadome planowanie wtedy, kiedy ja już miałam wiedzę na ten temat. Słuchajcie, to jest szereg kursów, szkoleń, które otwierają nam głowę. My mamy często tą naszą głowę taką, wiecie, nabitą tymi właśnie doświadczeniami życiowymi, tymi paradygmatami, tymi, jak to się mówi, zdaniami, które słyszymy od dziecka. One nas jakoś w jakiś sposób definiują, prawda? One budują naszą przyszłość i trudno jest nam się z tego schematu wyrwać. I potrzebujemy kogoś, kto nam właśnie pokaże, czekaj, nie tędy droga, zobacz, to można zrobić inaczej, a ty tymczasem, będąc tutaj, wiecie, w takiej, jak koń z tymi klapkami na oczach, ty w ogóle nie widzisz tych boków, raptem przychodzi ktoś z boku i mówi, ale to można zrobić inaczej, ty myślisz, jak, ja od 20 lat tak to robię, ale zobacz, można to tak, i tobie opada kopara, myślisz, kurde, nie wpadłabym na to, no nie wpadłabyś na to, bo to jest nawyk, my robimy pewne rzeczy nawykowo, nie zastanawiamy się nawet nad tym, że można to zrobić łatwiej, lepiej, prawda? Więc tak, starałam się to zabezpieczać, zaraz będę o tym mówić. Mój mąż w tym czasie zaczyna po tym bankructwie wszystko od nowa, tak? Buduje od nowa firmę, pracuje nawet po 20 godzin na dobę, tak? Znów się dobrze bawi i pociąga za sobą mnóstwo ludzi. Ta jego wizja pociąga za sobą. Oni nie dostają pieniędzy, ale jego wizja, jak to ma wyglądać, powoduje, że oni pracują dla niego za darmo. Nie wiem, jak on to zrobił, ale on to zrobił, słuchajcie. W tym czasie powiększa nam się rodzina i mój mąż, tak jakby wiecie, tak czasami, tak sobie, tak czasami rzucił takie hasło, taką szpileczkę, jak to mu ja mi wbijał i mówił zawsze do mnie, a ty całe życie chcesz pracować na tym etacie w szkole? No oczywiście, że nie chcę, tak, ale gdzieś namawiał mnie na to inwestowanie, a ja wtedy jeszcze nie byłam gotowa. Cały czas mi się wydawało, że inwestować to mogą tylko ludzie, którzy mają pieniądze, którzy są bogaci, którzy potrafią to robić, a ja tymczasem nawet nie miałam na ten temat wiedzy, tak, w związku z tym cały czas wracała do mnie ta myśl, że może jednak coś zacząć od nowa, ale co? Zacząć coś nowego, coś swojego, tylko co? Jak ja się boję, tak? Boję się, to jest taka Czekaj. Też ważna wymówka, którą ludzie mają. Właśnie, właśnie dlatego, Marzyno, chciałam tutaj zacytować Edytę. Edyta pisze, że ją blokuje myśl, że tylko energiczne, szalone, prące do przodu osoby poradzą sobie w prowadzeniu firmy i że ona taka nie jest i boi się, że nie da rady odejść i założyć własną firmę. A ty mówisz teraz o tym, że ty taka szalona, energiczna i tak dalej, bałaś się. Ależ oczywiście, a kto się nie boi, słuchajcie? Odwaga to działanie pomimo strachu, tak? Edytko, to fantastyczne, że ty masz takie... Ja ci powiem tak, martwiłabym się o ciebie, gdybyś mi powiedziała, a ja się nie boję. Bo stąd taka też pewność siebie wielu przedsiębiorców i to, że oni jakby idą czasami na takie wow i nie przemyślą wielu rzeczy, powoduje, że oni się w ciągu pierwszych pół roku zamykają, a jakaś tam część tych firm w ciągu pierwszych dwóch lat, co nie zmienia faktu, że mnóstwo firm też się zamyka. Ja się bałam, tak samo jak boisz się teraz ty, to jest zupełnie naturalne, natomiast tak jak powiedziałam, ja to robiłam etapami, ta myśl gdzieś tam pojawiła się, ja robiłam sobie tak zwane plecy, czyli zabezpieczałam się poprzez te moje inwestycje, bo wiedziałam, że jeśli rzucę tą pracę teraz, to jest to, co mówią wielcy tego świata inwestorzy, którzy bardzo dbają o to, żeby mieć odłożone albo gdzieś zabezpieczone finanse przynajmniej na pół roku takiego momentu, kiedy ty nie będziesz jeszcze wiedziała, co chcesz zrobić, jeszcze twoja firma nie przyniesie ci zysków, albo będziesz szukała innej pracy, bo nie wszyscy chcą być przedsiębiorcami, niektórzy chcą poszukać po prostu innej pracy na etacie, prawda? To żebyś dała sobie taki moment pół roku, odłóż te pieniądze, żebyś miała takie pewne zabezpieczenie, a potem idź to. To nie ma tak, że się nikt nie boi, wszyscy się boją, ale jeśli ty, Edytka, będziesz robić, założysz firmę, która będzie cię satysfakcjonować, będziesz robić coś, co kochasz, co będzie wypływało z twojego serca, to będziesz przyciągać do siebie ludzi. Takie jest moje zdanie. Po prostu ludzie, którzy robią coś z pasji, przyciągają do siebie innych takich ludzi i to idzie. I to żre, jak to mówią, prawda? Okej, dobra, to idziemy dalej. Dobra, idziemy dalej. Wiecie, tutaj mój mąż rozbudował mocno tą firmę. Ja cały czas się, tak czytacie, będziemy gdzieś tam czytać, cały czas się tego bałam. Nie znałam się na tej ekonomii, bałam się tego inwestowania, ale mój mąż wtedy sprzedaje firmę, dostaje propozycję sprzedaży firmy i my to robimy. Sprzedajemy tą firmę, czyli zobaczcie, totalna sinusoida, bankructwo, sprzedaż firmy, znowu wysoko, tak? Także to całe moje życie to są takie wzloty i upadki i myślę, że to jest chyba taki sens życia, tak wszyscy właśnie mamy. Sprzedajemy tą firmę, pojawia się gotówka, tak? I wtedy mój mąż mówi do mnie, słuchaj, to może pojedziemy na jakieś szkolenie. I to był ten moment, kiedy to był zlot rodzinny, a ja zamiast być na zlocie rodzinnym siedziałam na szkoleniu, prawda? Mamy te pieniądze i niby przypadkiem właśnie pojechałam na to szkolenie, które wywróciło mi głowę do góry nogami. Słuchajcie, ja wróciłam z tego szkolenia i mówię sobie,
dobra, trzeba coś z tym robić. No i wtedy słuchajcie, bo to jest przewrotność niesamowita życia, kiedy tak zastanawiam się nad tym, to może jakaś firma, może inwestowanie, może coś, dzwoni do mnie mój kolega i mówi: Marzena, słuchaj, zwolnili dyrektora, może chciałabyś spróbować swoich szans. Ja mówię, ja dyrektor mówi, kompletnie się do tego nie nadaje. On do mnie mówi jedno zdanie: nie znam nikogo, kto nadawałby się bardziej do tego niż ty. Jesteś osobą, która wie, czego chce, jesteś miła dla ludzi. I to, słuchajcie, nie jest dobra cecha, jeśli jest się dyrektorem. Ja mam za dobre serce po prostu jeszcze przy tym wszystkim. Ale no jak to ja, postawił przede mną wyzwania, ja uwielbiam wyzwania, idę w to jak w dympols, jak w dzik przyszki, jak to mówią, czy w żołędzie, w żołędzie. I słuchajcie, mam małe dziecko, niespełna roczne i ja piszę tą koncepcję po nocach. Przygotowuję się tego niesamowicie, że jak trzeba złożyć do 7 lipca, nienawidzę prokrastynacji, więc składam pierwszego i pani sobie żartuje do mnie, mówi: o, jest pani pierwsza, na co ja żartuję: i niech tak zostanie. Słuchajcie, i tak zostało. Z 9 kandydatów zostałam właśnie dyrektorem szkoły. Awansuję. Słuchajcie, wspieram się tutaj też notatkami, żeby wiedzieć, co mam do was mówić, i zapisałam sobie zdanie. Niby awans, tylko zmiana jakby mało korzystna, tak? Słuchajcie, bardzo mało większe pieniądze, źle powiedziałam, niewiele większe pieniądze, mnóstwo ludzi pod sobą, ja miałam 70 pracowników, ogromna odpowiedzialność, jak to mówią, ilu ludzi, tyle charakterów, tyle zdań i tyle problemów i coś w tym jest. Słuchajcie, właściwie stwierdziłam, że na nic nie mam wpływu, że jestem jakimś takim trybikiem, pracuję jeszcze więcej, bo do tego jako dyrektor doszły sobotnie imprezy, na które musiałam wręczać jakieś tam puchary, musiałam być obecna po prostu, bo wiecie, byłam włodarzem tej szkoły, jeszcze miałam najpiękniejszą halę w Słupsku, więc ciągle u nas się coś działo. No i wtedy myślę sobie tak, nie no, jednak nie, tak to nie jest to, ja muszę robić co innego i stawiam na tą, słuchajcie, inwestycję. I wtedy jadę na jeszcze jeden kurs, to się nazywał, powiem wam, nazywał się Millionaire Mind Intensive, czyli umysł milionera. I tam po prostu dostaję, no, tego gwoździa mi wbijają. Ja wracam do domu, ja 3 miesiące śledzę rynek, tak? I mówię sobie do męża: dobra, inwestujemy. I słuchajcie, i wtedy spada na mnie taka oto informacja. Marzenko, kochana, właśnie weszła reforma i nie będziesz już dyrektorem gimnazjum, bo twoje gimnazjum likwidujemy, a właściwie zostaniesz włączona do szkoły podstawowej i staniesz się wicedyrektorem. I ja po prostu buntuję się znowu, myślę, kurde, nie, ja myślałam, że ja już życie złapałam na Boga za, wiecie, za nogi, że teraz będzie, ja już do końca życia tutaj dożyję lat emerytury sobie na tym etacie. No nic bardziej mylnego, ten wszechświat, to prawo przyciągania mówi: chciałaś, to masz. I słuchajcie, to był mój gwóźdź. To był mój gwóźdź, ta reforma. Zaczekaj, Marzena, wiesz co, bo ja bym chciała dotknąć jednej rzeczy. Tutaj też Magdalena napisała, że się boi, niestety obecna praca ją wykoleiła, czyli ja zakładam, że może ma takie poczucie, w którym nie może znaleźć pewnego porządku i pewnie do działania jakichś rzeczy. Natomiast abstrahując od tego działania, ty powiedziałaś, że ten awans zasadniczo do ciebie przyszedł. Znaczy oczywiście musiałaś się postarać coś zrobić, żeby go dostać, ale ktoś wyciągnął do ciebie rękę, przyszedł i powiedział, że widzi ciebie na tym miejscu. Co to oznacza? To oznacza, że warto znać bardzo dużo ludzi, warto budować ten network, dlatego że po pierwsze z jednej strony możesz sobie znaleźć wśród tej całej ilości ludzi, których znasz, te dobre oczy, tak? Czyli właśnie tego drugiego człowieka, który ci się będzie wspierał, czyli to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że ktoś po prostu ci zapamięta i sam przyjdzie do ciebie, bo mnóstwo jest w życiu w takich sytuacji, my je nazywamy szczęściem, przychodzi ktoś do ciebie i mówi: to ty powinnaś to zrobić, bo właśnie jest takie miejsce, zrób to, ale dlaczego on do ciebie przyszedł? Dlatego, że cię zna, że wie, jaką masz energię, i tak dalej. Pracowaliśmy razem 16 lat, tak? Więc znał mnie bardzo dobrze. Ale wiesz, to fizycznie chodzi o to, że to ludzie, tak jak ludzie potrafią wzajemnie siebie ściągnąć w dół poprzez jakieś te zdanie, nie dasz rady i tak dalej, tak ludzie potrafią też wzajemnie pociągnąć się do góry. Więc oprócz tego, o czym mówisz, że warto inwestować pewnie w szkolenia i całą masę takich rzeczy, żeby siebie rozwinąć, to warto inwestować w ludzi, nie zamykać się w domu. Dokładnie tak, warto inwestować w siebie, w ludzi, nawet jak się ma własne przedsiębiorstwo, własną firmę i zatrudnia się ludzi, to tym kapitałem tego przedsiębiorstwa są ci ludzie, to o nich trzeba zadbać, bo jak nie będzie... Tak, to tak jak ty
jak twój mąż zbudował tą drugą firmę? Zainwestował w ludzi, tak? Czyli tak jak powiedziałaś, na początku pracowali za darmo, ale pociągnęła ich wizja, więc miał na pewno zbudowane z nimi fajne relacje, jakąś wizję i po prostu pociągnął ich za sobą i poszło, nie? Czyli znowu mówimy o ludziach. Tak, i tych relacji, słuchajcie, z tymi ludźmi ja mu niesamowicie zazdroszczę, to jest w ogóle coś, ja zawsze się śmieję, że mój mąż ma o jedną komórkę więcej w mózgu, on też fantastycznie i słuchajcie, robi coś, czego większość ludzi nie robi, kiedy ma przedsiębiorstwa, on jest ze wszystkimi pracownikami na ty, a różnica wieku jest często ponad 20 lat, a mimo to cieszy się ogromnym szacunkiem, ale nie takim szacunkiem typu respekt, wiecie, z negatywnym, pejoratywnym zabarwieniem, ale takim szacunkiem, oni wszyscy poszliby do niego jak w dym, my się z tymi ludźmi też spotykamy u nas w domu, słuchajcie, z niektórymi się przyjaźnimy. I to jest niesamowite, ale wiecie dlaczego? Bo mój mąż też w każdym z tych ludzi dostrzega człowieka i kiedy oni przychodzą do niego z problemem, to on nie jest taką mądrze gadającą głową, która daje rady, co ja często mam i muszę się tego uczyć wyzbywać. On zadaje pytania. Mój mąż zadaje pytania. I wiecie, co zrobił jeszcze u siebie w firmie? Oddał sprawczość w ręce pracowników, bo nie ma chyba nic gorszego, jak taki właśnie dyrektor, który mówi, ty zrobisz to, ty zrobisz to, ty zrobisz to. Jak my się czujemy wtedy, prawda? Jak takie małe pionki, które muszą robić coś, co ktoś sobie wymyślił. Często to nie jest wina tego dyrektora, tylko on dostaje jeszcze odgórne prikazy. Natomiast u mojego męża w pracy jest tak, że pracownicy podejmują swoje decyzje. Też nie zawsze on się z nimi zgadza, bo taka jest też konsekwencja tego, ale to poczucie sprawczości, jestem ważny, czuję się częścią tego, jestem lojalny dzięki temu, to też jest, myślę, tak jak go obserwuję, to jest jego właśnie takim sekretem sukcesu, prawda? O, tak. Tutaj Karolina też pisała, że też co jakiś czas myśli, że własna firma dałaby mi tą potrzebną swobodę i wolność, ale do tej pory miała blokadę i na razie rozumiem, że jest freelancerem, praca zdalna, część etatu, szuka swojej drogi. Ale to jest to, Karolino, przepraszam, że to powiem, to co w tej chwili robisz, to zakładam, że też to robiła Marzena, bo miałaś etat i też cały czas szukałaś swojej drogi, czyli robiłaś różne kursy, zarabiałaś dodatkowo, czyli jakby nie rzuciłaś się od razu na głęboką wodę, a na tą głęboką wodę rzuciła cię reforma. To był ten twój gwóźdź, tak? Wracając do prezentacji. Tak. Tak, tak, to był ten mój gwóźdź i ja sam tak przy okazji jeszcze przeczytałam, ktoś zapytał o to szkolenie, tak, to był MMI, ktoś pisze, że było w weekend, ja byłam stacjonarnie, byłam też z moim synem, to było 3 dni, mój syn pierwszego dnia był nieszczęśliwy, a drugiego dnia był zakochany w tym i to też zmienił, ale zobaczcie, jeszcze jedną tutaj, jak już jestem przy tym szkoleniu, rzecz powiem Jowitko, bo to jest też dla nas ważne i ważne dla ludzi. Inwestujcie w swoją głowę, ale nie szaforozwój, tak my to nazywamy, prawda, Jowita? Ludzie często wracają i albo mają notatki, albo w ogóle nie, bo tylko słuchają, a głowa jutro nie pamięta już nic. Ja zawsze robię notatki i nauczyłam się, że jadę na szkolenie po jedno zdanie, ale ja wracam z tymi notatkami, ja wracam do tych notatek ciągle i jestem osobą szalenie taką konsekwentną i sumienną. Jeśli ktoś mi na szkoleniu powie, masz po powrocie zrobić to, 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 to uwierzcie mi, że z naszej trójki w domu ja byłam tą osobą, jedyną, która to zrobiła. Także ja nie stosuję szaforozwoju. Jeżeli coś, po coś jadę, to nie wydaję pieniędzy, żeby posłuchać kogoś mądrego, tylko jadę, wydaję pieniądze po to, żeby się tego nauczyć i zastosować w moim życiu. Więc jeśli chcesz, żeby coś działało, to po prostu zrób to. Tak jak powiedziała Jowita, tutaj powiadając Karolinie, to też Karolina jest tak, próbkuj, szukaj, ale kiedy znajdziesz, podejmij decyzję, odchodzę, bo musisz zamknąć drzwi, żeby to następne mogło mieć energię i się zadziać, prawda? Tak, dalej. Tak a propos tylko statystyk, one są bezlitosne, jedynie od 10 do 15%, bo są różnie podawane, uczestników szkoleń zmienia swoje nawyki. Więc tak. Płacisz za coś, czego potem nie wprowadzasz w swoje życie. A ja gdzieś ostatnio wyczytałam badania dotyczące pracy i 25% ludzi nienawidzi swojej pracy. Słuchajcie, to jest 1/4, tak? Nie, dobrze mówię, 1/4. Jak można chodzić do pracy i nienawidzić? Słuchajcie, ja w pewnym momencie w mojej pracy doszłam do czegoś takiego, że jak wjeżdżałam w ulicę mojej firmy, to mi się tutaj podniosło i mówię, o nie. To już jest informacja, Marzena, uciekaj. I ja wtedy, pamiętam, przyjechałam tego dnia do domu, to był piątek, to było po egzaminach gimnazjalnych, powiedziałam do mojego męża, zrób mi drinka, muszę ci powiedzieć, wchodzi i płacze, czego ty płaczesz, bo muszę ci powiedzieć, się zwolniać z pracy, mój mąż, wreszcie będę miał moją Marzenę zwariowaną, szaloną, a nie kłębek nerwów, który płacze, tak? Bo to pełno takich emocji też we mnie wzbudzało. Okej, idźmy dalej. Tak, no i tutaj postanawiam wszystko, co mam, pieniądze, czas poświęcić na te moje szkolenia, równolegle z pracą właśnie zaczynam już prowadzić swoje małe szkolonka. To na początku było naprawdę chyba dla 3 osób było pierwsze szkolonko, ale tak większość zaczynała, jak się nazywa ten guru nasz od szkoleń.
Tony Robbins też powiedział, chyba jego pierwsze szkolenie takie malutkie było, dlaczego nie? Mówiłam wam, że skończyłam studia coachingowe, zaczynam robić sesje coachingowe, to wszystko zaczyna się dziać jakby równolegle do tej mojej pracy. Poza tym buduję też swoją niezależność finansową. Zaraz wam powiem jak, czytam niesamowicie dużo książek, poznaję coś takiego, co już tu przełączam, nazywa się kwadrantem przepływu pieniędzy, jest to kwadrant Roberta Kiyosakiego, człowieka, który... Kiedy przeczytałam pierwszą książkę, która nazywała się Bogaty ojciec, biedny ojciec, zbierałam szczękę z podłogi, była to książka, która mi otworzyła wtedy oczy też w ogóle na to, gdzie ja jestem, bo ja jestem na lewej stronie tego kwadrantu, jestem na etacie, ale jest jeszcze samozatrudnienie i też dalej jesteś jakby po lewej stronie, ale tam zobaczcie, tam jest 80% ludzi, w tej chwili najnowsze badania mówią, że tam jest 90% ludzi, a tylko 10% pieniędzy, a mnie ciągnie tam w tą stronę, powinnam pokazać do kamery, ciągnie mnie na tą drugą stronę, po tej prawej stronie, na tą prawą stronę, tam jest słuchajcie 10% ludzi, a 90% wszystkich pieniędzy, prawda? I teraz, czy to źle, że ja jestem na etacie, że są tacy ludzie? Nie, tacy ludzie też są potrzebni, słuchajcie, każdy jest inny, każdy ma inną energię, każdy ma inną mentalność, tacy ludzie są po prostu potrzebni, no ale ja byłam inna, mnie, tak jak powiedziałam, ciągnęło na prawą stronę, może jeszcze nie biznes, ale nieruchomości, inwestowanie w te nieruchomości zaczyna mi się podobać, słuchajcie, no i tutaj mąż namawia mnie właśnie na pierwszą inwestycję. Zaczekaj, Marzena, przepraszam cię, wiesz, ja bym chciała jeszcze jedną rzecz podsumować, bo fajną rzecz powiedziałaś, że to nie każdy musi mieć swoją własną firmę, bo każdy jest ależ inny. Ależ oczywiście. Jeżeli są osoby, tutaj mamy dużo komentarzy takich, w których dziewczyny piszą, że rzeczywiście się zastanawiają, że szukają swojej drogi, że nie wiedzą. Jeżeli chcą zostać na etacie, no to po prostu zostańcie na etacie. Słuchajcie, to ale nie oczywiście, jest fajne, że musicie tak. Przewracać do góry życie. Chodzi tylko fizycznie o to, żeby być w tym miejscu, w którym się chce, żeby ten gwóźdź tak, by tam nie przygniatał, nie? To była moja niezależna decyzja, ale za chwilę wam powiem, bo tutaj etat czy swój biznes, ja wam na koniec powiem, tak? I pokażę porównanie, bo też się pokusiłam o takie porównanie, bo jakby mam ogromne doświadczenie i etatu i teraz może jeszcze doświadczenie z własnego biznesu nie mam za dużego, ale obserwowałam przez tyle lat mojego męża, więc mogę to dobrze porównać. I słuchajcie, jak wróciłam z tego szkolenia, ja przez 3 miesiące analizowałam rynek, znowu się uczyłam, czytałam, analizowałam, ja wiedziałam wszystko na temat, bo jestem ze Słupska, ale chciałam kupić inwestycje w Gdańsku. Dlaczego w Gdańsku? Bo mój syn szedł na studia i pomyślałam sobie, dobrze, to on będzie mieszkał w jednym pokoju, a resztę wynajmiemy, będzie się spłacał kredyt i będzie dobrze. I dowiedziałam się wszystkiego na temat tych mieszkań. Słuchajcie, mało tego, ja w ferie pojechałam obejrzeć, umówiłam 12 mieszkań do oglądania. Pojechaliśmy z moim mężem, zatrzymaliśmy się w Rumi, w moim hotelu Falton, który uwielbiam i pojechaliśmy nowym autem, które mój mąż odebrał, automatem, którym nigdy nie jeździłam i mój mąż się w tym hotelu rozchorował i mówi do mnie, kochanie, dasz sobie radę. A ja mówię, Misiek, ale ja jestem w obcym mieście, w nowym aucie, w automacie. I słuchajcie, no i co z tego? Po prostu z potem na plecach, cieknących nie powiem wam dokąd, wsiadłam do tego samochodu i pojechałam, obejrzałam tych 12 mieszkań i stwierdziłam, kompletnie żadne się do tego nie nadaje. Nie, to nie jest to, czego ja szukam. I szukałam dalej, słuchajcie, aż wreszcie kupiliśmy pierwszą inwestycję. Ja poszłam za ciosem. Ja w ogóle po tym MMA-ju, słuchajcie, po tym szkoleniu, to, co powiedziałam, zrobiłam to, co oni kazali, ja sobie odłożyłam pieniądze, ja w ogóle tego uczę w moim kursie, tak, jak stać się wolnym finansowo. Ja odłożyłam sobie na pierwszą inwestycję, jak powiedziałam moim mężowi, wow, dobra, to ja drugie tyle dokładam, kupimy kolejną inwestycję. Ja kupiłam dwie, ja przez rok odkładałam pieniądze z tych inwestycji, bo ja jestem takim typem trochę ciułacza, mój mąż był takim oszczędzającym. I ja odłożyłam na trzecią. Tego, że jesteś typem ciułacza, no to już... To nie był ten moment, w którym ty bardzo dużo zarabiałaś, a mimo to odłożyłaś pieniądze na inwestycje, stosując pewną taktykę. Dokładnie, ja widziałam to szkolenie Marzeny, jak to zrobić, dlatego że Marzena prowadziła takie szkolenia w Gdańsku, zresztą stacjonarne. Widziałam, jak to zrobić i to jest rzeczywiście system, który no pewnie, że nie każdy odłoży bardzo dużo, ale każdy jest w stanie odłożyć. Dokładnie. I każdy, dobra, kto mu sprzedaje ten system, to mówi, że to działa i to jest niesamowite. Okej, okay. Więc trzecia inwestycja i zaczyna mi, i słuchajcie, i mimo to, że mamy te inwestycje i są już jakieś te pieniądze i jest to zaplecze, to ja cały czas się boję, ale ta myśl, która gdzieś tam, pamiętacie, z tyłu głowy się pojawiła o zwolnieniu,
pcha mnie do tego i ja to robię, słuchajcie, ja to robię, mówię, pomogła mi ta reforma, to zaplecze tych inwestycji, mimo że ja z tych pieniędzy nie korzystałam, tak jak mówiłam, odkładam je sobie, obliczyłam sobie moją liczbę wolności finansowej, z której ludzie sobie nie zdają sprawy, ja ją znam, bo zrobiłam swój budżet i doskonale ją znam. Powiem wam tak, ja jeszcze nie jestem w 100% wolna finansowo, ale jestem na dobrej drodze, żeby to się zadziało, także jestem już naprawdę szczęśliwa i kiedy mamy, wiecie co, takie poczucie właśnie tego bezpieczeństwa finansowego, to też podchodzimy jakby spokojniej, wrzucamy trochę na luz, przestajemy się spinać i pewne rzeczy przychodzą do nas tak po prostu, wiecie, tak łatwo, przypadkiem. I słuchajcie, jestem wolna. Okazuje się, że zarabiam więcej niż dotychczas, tak? Choć paradoksalnie mam mniej czasu na wszystko, prawda? Mam mniej czasu na wszystko, no bo jakby zaczynam pracować dla siebie. Pracuję w domu, praca w domu jest mega trudna, trzeba mieć mnóstwo samozaparcia, żeby to robić, a mimo to robię to i zaczyna mi się to podobać, ja się tym bawię. Pracuję trochę tak jak mój mąż. Wtedy, kiedy chcę, z kim chcę, i ile chcę? Tutaj czasami ktoś dodaje, Iza, ile chcę? Może nie do końca na początku, Jowita wie, bo nieraz żeśmy o tym rozmawiali, ale też słuchajcie, na początku dałam 2 lata z siebie za darmo. Stąd mój projekt Energy Boost Środa na Facebooku. Ja ludziom dawałam siebie po to, żeby też ludzie mogli mnie poznać. Nie wszystko robi się w życiu dla pieniędzy, pamiętajcie też, tak? Czasami to, co powiedziała Jowita, najważniejsze są kontakty. I słuchajcie, robiłam swego czasu taki webinar, gdzie na nim pojawił się człowiek, który do mnie zadzwonił po tym webinarze i mówi, Pani Marzeno, to niesamowite, ja potrzebuję kogoś takiego do szkolenia. Ja mówię, proszę bardzo, jestem do Pana dyspozycji. I w ten sposób urodził się niesamowity projekt, w którym wziąłam udział. Także nie ma w życiu przypadków. To wszystko gdzieś tam jest, a wcześniej poznaliśmy się zupełnie niechcący poprzez wynajem mieszkań, który też prowadzę dla mojej znajomej, także to słuchajcie, te łańcuszki, które tutaj widać na tym slajdzie, też nie są przypadkowe, tak, to wszystko to, gdzieś tam ja się... Ja przepraszam, ja się tutaj Marzena cały czas uśmiecham, dlatego że idą piękne komplementy dla ciebie, włącznie z tym, że musicie być fajnym małżeństwem, przepiękny komplement. Dziękuję. Że Karolina, że fajnie byłoby zorganizować spotkanie twarzą w twarz. No tak, no te spotkania w Sukcesie Pisanym Szminką, one były spotkaniami. Tak, były twarzą w twarz. I też robiliśmy to szkolenie z budżetu właśnie. Tak, tak, i robiliśmy też to szkolenie z budżetu. Słuchajcie, Jowita, my jesteśmy otwarte. Organizujcie grupę, miejsce i nie ma problemu. Zaraz się skończy to zamknięcie. Dobra, bo my mamy jeszcze 28 minut, więc fajnie by było jeszcze podpowiedzieć parę innych rzeczy, dojść też do podsumowania. Szanowne, lecimy dalej i słuchajcie. Tak, szanowny panie, szanowny Krzysztofie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to już wpisujcie. Już się pisze, tak, żebyśmy na końcu je po prostu Marzenie zadały. Tak, to wypiszcie pytania, ja dochodzę. O, proszę bardzo, można, prawda? Fajna dwuznaczność. Okej, okay. I teraz słuchajcie, kiedy zaczyna to wszystko mi iść, tak? I słuchajcie, podam wam taki przykład, przepraszam, że dostałam propozycję takiego szkolenia, z którego jednodniowego szkolenia, ono trwało 8 godzin, i ja podczas tego szkolenia zrobiłam 2 moje pensje dyrektorskie. I pomyślałam sobie, wow, to się dzieje, to się naprawdę dzieje. To jest możliwe. No i wtedy, kiedy byłam taka na wow, nastał rok 2020 i pamiętam, że w piątek prowadziłam szkolenie u siebie w Słupsku, potem był weekend, i miałam prowadzić szkolenie w poniedziałek. Ja na to szkolenie pojechałam do Gdańska i miałam jechać na ciąg dalszy do Elbląga i już dostałam informację w Gdańsku, że do Elbląga nie dojadę, bo zamknęli właśnie firmę i bo jest pandemia, a w czwartek miałam prowadzić z powrotem szkolenie w Słupsku i rano do mnie koleżanka w czwartek zadzwoniła, powiedziała, Marzena, zamykamy właśnie obiekt, niestety twoje szkolenie się nie odbędzie. No i myślę sobie, wow, no to cudowne. I co teraz, słuchajcie, więc klapnęłam, nie ma nowych zleceń, tak? Sale szkoleniowe pozamykane. Nikt się nie zgłasza z nowymi propozycjami. Sesje coachingowe się odbywają, ale nieliczne i teraz tak nie bardzo ludzie się chcą spotykać, trochę online, więc czuję, że w mojej głowie znów zaczyna się toczyć jakaś taka wojna, batalia. Wracają myśli etatowca, a może jednak ta wrócić, stała pensja... Tak? Tak, a może jednak wrócić, bo ta stała pensja to jest właśnie coś fajnego, że fajnie dostać te pieniądze pierwszego i o nic się nie martwić, słuchajcie. No i co? No i właśnie do głowy dochodzi mi,
to pytania, może jednak etat, może to dobry pomysł pracować dla kogoś, zarabiać stałą pensję, a swoje zarobić, tak, że tak powiem, przy okazji. Wracają te myśli i choć pieniądze z tych nieruchomości są, zarabiam więcej niż do tej pory zarabiam, to cały czas je odkładam, prawda? Są pierwsze łzy. Jest rozczarowanie, wiele nieprzespanych nocy. Pamiętam też, mówię, matko, znowu to się dzieje, dlaczego to miało być inaczej, dlaczego ja? I wtedy znowu, słuchajcie, dzwonią do mnie dobre oczy. Dzwoni do mnie mój znajomy z Warszawy. Ja mu się żalę przez telefon. A on mówi, to cudowne, co cię spotyka. To cudowne, że masz takie przemyślenia. Ja myślę, co ty gadasz, chłopie? A on do mnie mówi, Marzena, to jest dla ciebie moment próby. Większość właśnie wtedy się poddaje. I to dlatego te firmy się poddają przy pierwszym takim, wiecie, potknięciu, przy pierwszym niepowodzeniu. Właśnie tak jak mówiłam, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy padają firmy. Patrzę tutaj, bo moja mama w ogródku moim działa i właśnie tutaj coś podeszła. Pierwsze działa, padają przez pierwsze pół roku, a potem w ciągu dwóch lat. I mówi jeszcze jedno zdanie do mnie ważne, które we mnie zostało. Marzena, jeśli to przetrzymasz, nie poddasz się i nie wrócisz na etat, to wejdziesz na wyższy poziom. I to we mnie zostaje. To jedno zdanie, które czasami wypowiada w naszym kierunku ktoś, kto nieświadomie czasami, ale chce nam pomóc. I uwierzcie mi, próbowałam nawet się zarejestrować jako bezrobotna. Naprawdę. Pamiętam ten moment. Miałam trzy próby, opowiadałam mi o Wicie. Miałam trzy próby. Słuchajcie, po prostu nie wiem, czy nazwijcie to jak chcecie, opatrzność, podświadomość. Ktoś tam nade mną czuwał. Nie mogłam, po prostu nie mogłam przejść tej całej, nie chciałam powiedzieć papierkologii, bo to jest elektroniczny system, ale nie do przejścia dla mnie. Już poprosiłam mojego męża, który jest dobry, ty mówi, kurczę, to jest niesamowite, słuchajcie. I kiedy wreszcie udało mi się zarejestrować, okazało się, że pani do mnie zadzwoniła i mówi, pani Marzena, czy pani się rejestruje jako bezrobotna czy szukająca pracy? Ja zrobiłam takie oczy, mówię, a to jest jakaś różnica? A ona mówi, tak, bo jak się jest szukającym pracy, to nie jest się bezrobotnym. Ja mówię, jak, przecież ja nie mam pracy. No tak, ale tylko bezrobotny ma prawo do zasiłku. Czy pani chce prawo do zasiłku, czy pani chce być szukająca pracy? Ja mówię, matko, ja nawet nie wiem o tym. Jaka to różnica, nie? Dokładnie, ja myślałam, że jak jestem bezrobotna, to szukam pracy. Ona mówi, no nie, proszę pani, wielu jest bezrobotnych i nie ma zamiaru nigdy w życiu więcej pracować, więc nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego jest. Słuchajcie, potem oczywiście przez to, że trwało to tyle czasu, okazało się, że co z tego, że się zarejestruję jako bezrobotna, jak i tak nie mam prawa do zasiłku, więc to jest totalnie bez sensu, więc gdzieś to chyba tak miało być, ale naprawdę chciałam być bezrobotna. Chciałam się zarejestrować jako bezrobotna i cały czas z tyłu go myślałam, stała wypłata, ja chcę wrócić na etat, ja chcę, żeby było dobrze, ja nie chcę się martwić. Mówisz o tym bezpieczeństwie takim, ale zobacz, tak. Marzena, zobacz co się wydarzyło, dlatego że mówisz o tym bezpieczeństwie finansowym, tymczasem poprzez swoje inwestycje już zarabiałaś te pieniądze większe niż na tym etacie, a i tak miałaś taką myśl, że ty musisz iść na ten etat, bo on będzie co? Bardziej bezpieczny niż ta inwestycja, która już ci przynosiła więcej pieniędzy? No hello. Tak, mój nawyk, złudne poczucie bezpieczeństwa. Właśnie. Tutaj nigdy nie wiedziałam, ile zarobię w miesiącu. Do dziś dnia nie wiem, ile zarobię w każdym miesiącu, tak? Robię podsumowanie i ta tendencja jest mimo wszystko, mimo pandemii zwyżkowa, ale zaraz wam powiem też dlaczego. Ale też pamiętajcie, co powiedziałam, ja te pieniądze z inwestycji odkładałam, bo ja chciałam zastosować zasadę pieniądz robi pieniądz, więc miałam z tyłu głowy to, że ja chcę inwestować dalej, ja nie chcę przejeść tych pieniędzy, bo to nie o to chodzi, a miałam takie zamysły jak wielkość ludzi, mam pieniądze, to ja teraz sobie pojadę na wakacje, wydam je na przyjemności, no nie tędy droga. I ktoś powiedział jakieś mądre zdanie, nigdy nie pamiętam tych cytatów, ale jeśli przez 5 lat będziesz robić rzeczy, których inni nie chcą, to za 5 lat będziesz robić rzeczy, których inni by chcieli. O, i to też mi się mega podobało i ja myślę sobie tak, poczekaj, popracuj, to zaprocentuje, to wróci, miej cierpliwość, wszyscy by chcieli od razu, poczekaj, to wróci, ta zasada gratyfikacji odroczonej, której też się nauczyłam, jest niesamowita, pamiętacie doświadczenie Marshallowa z tymi piankami, z tymi dziećmi? Badania przeprowadzili potem, ci, którzy się wstrzymali, a lizali, podgryzali tam ręce, przysiadali, 15 minut mieli wytrzymać z tą pianką. Ci, którzy wytrzymali, osiągnęli w życiu sukces, czyli umiejętność czekania na odroczoną gratyfikację. Ona przyjdzie, będzie ciężko. Jeśli chcecie, żebym wam powiedziała, będzie łatwo, nie będzie. Będzie ciężko, ale tylko to, co jest ciężkie. Nie usłane różami, tylko właśnie wybrukowane kolcami, nie wiem jak wam to powiedzieć. Coś, co nie przychodzi ci, doceniamy tylko to, co rodzi się w bólu, prawda? Co jest dla nas trudne.
Marzena, ja się absolutnie nie zgadzam, ponieważ jak wiesz, jestem hedonistką i ja nienawidzę cierpienia, ale ja sobie tą twoją zasadę nazywam trochę inaczej, mianowicie to jest ta zasada ze słoniem, czyli jak zjeść wielkiego słonia po kawałeczku, małą łyżeczką, tak, czyli pokroić na kawałki, poplanować, poukładać, nie rzucać się, wiesz, na wielką wodę, bo jak myślę o kolcach róży, to wtedy po prostu nie, no, dziękuję, nie. Tak, no ale niestety w życiu łatwo ale nie jest. Ale można to redefiniować, nie? Można tak, to i wszyscy wiemy, że tak się też zdarza. No i słuchajcie, to inwestowanie, ta myśl o pieniądzach, no i oczywiście znowu w myśl zasady, że nauczyciel się zjawia, gdy uczeń jest gotów. Przychodzi do mnie szkolenie znanej osoby, nie chcę tutaj przedstawiać, ale znacie tą osobę na pewno i on mówi do mnie tak, są 4 źródła dochodu pasywnego. Ja sobie myślę, okej, dawaj, będę sprawdzać. I on mówi, pierwsze, prawa autorskie. Sobie myślę, dadam, dobra, jedziesz dalej, prawa autorskie ma. On mówi do mnie, inwestowanie w swoją głowę. Myślę sobie, no mów do mnie jeszcze, jestem mistrzynią. Patrzę w notatki, mówi do mnie tak, prawa autorskie, dobra, inwestycje, mówię, dobra, jedziesz, baby, mam inwestycje, prawda? I mówi do mnie jeszcze jedną rzecz, marketing sieciowy. I mówię, no nie, znam, nie chcę. Mam przykład z domu, bo mój mąż po bankructwie też się tym zajmował i myśmy z tego głównie żyli. On cały dzień pracował w biznesie sieciowym, a po nocach budował swoją własną firmę. I myślę sobie, kurde, nie. Nie chciałam w ogóle o tym słyszeć. No dobra, ale jeśli on mi tak powiedział, to może on, jak jest mądrzejszy, ja mądrych lubię posłuchać, to może on ma rację, a że przyszła pandemia i to był kwiecień, pamiętam, ja 3 kwietnia tak sobie tu siedziałam, w tym miejscu, w którym siedziałam, myślę sobie, dobra, to ja spróbuję, a jak ja już się angażuję, to angażuję się na 100%. Na 100%, oczywiście. I słuchajcie, w 3 miesiące zostaję liderem, osiągam tytuł tam ichny menadżerski, ja mam pod sobą w tej chwili ponad 300 osób i ja to robię przy okazji, to jest kolejne to, co powiedziałaś, że kilka tych aktywności, to jest kolejna moja aktywność, która jara mnie niesamowicie, a wiecie dlaczego? Bo ja lubię kontakt z ludźmi, nic mi tak nie dodaje energii, motywacji do działania jak inni ludzie, ja uwielbiam poznawać nowych ludzi i męczą mnie towarzystwa albo męczą mnie imprezy, sytuacje, w których już nie ma nowych ludzi, których ja już poznałam. Ja uciekam stamtąd, ja szukam nowych wyzwań, szukam nowych, fajnych ludzi, uwielbiam poznawać nowych ludzi, ale też mam na swoim koncie takie czwarte źródło dochodu pasywnego, także sprawa autorskie, inwestycje, inwestowanie w samego siebie i tak zwany MLM, czyli multi-level marketing. Pomyślcie o tym, bo naprawdę myślę, że to jest właśnie to. No i teraz słuchajcie. Okay. Marzena, o tu Karolina fajnie to napisała, czyli dywersyfikacja, dokładnie tak. Dywersyfikacja. Natomiast Krzysztof zadał pytanie, skąd ty bierzesz tyle energii? Nie tak, wiem, ja się śmieję, że rodzice mnie gdzieś chyba przy elektrowni robili, ja tak zawsze żartuję, nie wiem, może byli na wycieczce, słuchajcie, przy Czarnobylu, nie wiem, naprawdę. To, co powiedziałaś, Karolino, tutaj o tej dywersyfikacji. No i zawsze mi gdzieś w emocjach słowo. Nigdy nie miałam z tym problemu. Teraz słuchajcie, dobrze jest na co zgonić. Po COVID-zie tak mi się zrobiło. Warren Buffett powiedział takie zdanie, które też mam tutaj notatka zanotowane. Nigdy nie polegaj na pojedynczym dochodzie. Inwestuj w siebie z zamiarem stworzenia drugiego źródła, potem trzeciego, potem czwartego. I ja sobie też wziąłam do serca te słowa, słuchajcie. No i teraz, jeśli oczekujecie, że wam powiem, czy lepiej być etatowcem, czy lepiej pracować mieć własny biznes jako przedsiębiorca, no to was rozczaruję. Niestety nie udzielę wam takiej odpowiedzi. To kompletnie nie ma znaczenia, jak kto pracuje i jak kto zarabia na życie. Po prostu, tak jak już mówiłam, są ludzie, którzy cudownie spełniają się na etacie, mają tą taką, no ja wiem, nie wiem, potrzebę pracowania na etacie, sprawdzają się w tej pracy, robią to, co potrafią, zarabiają godziwe pieniądze, dostają je pierwszego, nie martwią się o to, czy im zabraknie, stać ich na to, czego oni oczekują i oni nie chcą więcej i to jest cudowne, ale będą też takie niespokojne duchy jak ja, które mają gdzieś tam jakąś taką, choć zawsze mi się wydawało, że ja nie mam tej żyłki, ale może ten mąż, którego obserwowałam, więc gdzieś ta żyłka się u mnie odnalazła tego przedsiębiorcy i to też jest wspaniałe, bo jara mnie ciągły rozwój, podążanie za nieznanym, wchodzenie w nowe,
nowe, wyzwania, które przede mną stają. No, pewnie etatowiec wypracuje sobie kiedyś większą emeryturę, chyba że ZUS nas oszuka. Przedsiębiorca pewnie nie, ale jakie to ma znaczenie, skoro moim zdaniem można się też doskonale przy tym bawić. I teraz słuchajcie, gdybym mogła, to pokusiłam się tutaj, tak jak powiedziałam wam, o jakby zebranie takich ważniejszych rzeczy. Tak krótko. Zaczekaj Marzenko, wiesz co, bo zaraz podejdziemy do tego podsumowania. Myśmy zresztą tak wcześniej też o tym dyskutowały, bo tam mamy rozbieżne zdania, więc sobie o nich pogadamy. Natomiast Beata zadała pytanie, czy polecamy jakieś materiały, książki, kursy, podcasty, które mogą nam pomóc stwierdzić, czy odnajdziemy się we własnej działalności. Beata cały czas się zastanawia, czy nadaje się do prowadzenia własnego biznesu, czy lepiej, żebym została na etacie. Ja odpowiem za siebie i oddaję Ci już mikrofon. I ja uważam, że ten kurs nam nie jest w stanie powiedzieć tego, czy my się do tego nadajemy, czy nie. Oczywiście są kursy, w których możemy nabyć pewne umiejętności, nauczyć się rzeczy w tych, no i po to są też kursy, tak, żeby się nauczyć tych kwestii takich tam technicznych i innych. Natomiast to, czy ty się nadajesz na bycie przedsiębiorcą, czy nie, to ci odpowie tylko i wyłącznie działanie. Tylko więc ty jeżeli, sama, to samo chciałam powiedzieć dokładnie. Więc jeżeli chcesz spróbować, to po prostu zrób to, co Marzena, bo po to my dzisiaj też ze sobą rozmawiamy, żeby pokazać jej drogę, gdzie ona jest naprawdę ewidentnym przykładem tego, że można przez 21 lat być tylko na etacie, ale po drodze inwestując w siebie i dostawiając kolejne nogi, po prostu stwierdzić, czego się chce. Równie dobrze mogłabyś pozostać na tym etacie. Natomiast jak ja ciebie słucham, znaczy ja ciebie zawsze słucham, abstrahując teraz od tego oczywiście spotkania, tak? Ale jak ja ciebie słucham i słyszę to, jak mówisz, to wiem, że ty nie wrócisz na etat. No chyba, żeby wybuchła wojna i będziesz musiała, no bo to ci każe utrzymać rodzinę, wtedy się nikt na nic nie obraża, jak trzeba utrzymać rodzinę, tak? Natomiast ewidentnie widzę, że jakby no, wybrałaś już tą swoją drogę i dlatego uważam, Beato, że po prostu powinnaś spróbować. Czy warto podejść do testu Gallupa, żeby stwierdzić, czy mamy talenty? Pewnie, że warto. Pewnie, że warto. Ja proponuję też zacząć od takiego narzędzia, które jest bezpłatne. To jest narzędzie, które się nazywa 16 Personalities. Jest strona w sieci, w której ona jest też w języku polskim, więc nie trzeba jej wypełniać w języku angielskim. 16personalities.com. Myślę, że to jest taki pierwszy. Panią Nowoczesną minister, żeby wrzucić. Tak. Myślę, że to jest taki pierwszy krok, Angelika, który fajnie sobie zrobić, ponieważ on jest bezpłatny, a potem zastanowić się nad właśnie, bo testy Gallupa są płatne, więc warto rzeczywiście skorzystać i pójść ktoś dalej. Tu ja pyta, już się zamykam. Jest tu pytanie, czy warto podejść do testu Gallupa, Agnieszka pyta, i odpowiada ci Angelika, że zrobiła tydzień temu, zdecydowanie poleca. Tak, ja też zdecydowanie polecam. Czy on ci odpowie, czy może być przedsiębiorcą? Chyba stricte nie, ale powie ci, że masz pewne umiejętności, które mogą cię do tego predestynować. Natomiast to, co powiedziałyśmy już z Jowitą, ja się podpisuję obiema rękoma pod tym. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. A jeśli spróbujesz i się nie uda, no to co z tego? I tak wszyscy umrzemy. Więc i możesz tego nie robić, ale będziesz sobie całe życie pluła w brodę, tak jak ja plułabym sobie w brodę, że chciałam zostać aktorką, ale nie podeszłam do egzaminu. Otóż podeszłam i wiem dzisiaj, że nie chcę być aktorką. Spełniam się inaczej. Natomiast to, co powiedziałaś, Witko, ja też już chyba na etat bym nie wróciła, bo jara mnie to, co robię i przychodzą do mnie nowe, niesamowite pomysły i pomimo pandemii też są jakieś i projekty i przyciągam fantastycznych ludzi i to się kręci i naprawdę ma to tendencję zwyżkową, także to jest bardzo fajne. I popatrzcie teraz jeszcze na ten, zaraz coś tu piszę, też ciężko mi czytać i mówić, ale tak staram się na bieżąco. Zobaczcie. Marzenko, nie patrz na komentarze, ja będę na nie patrzała, bo tutaj panie sobie podają linki do właśnie do 16personalities.com. To jest naprawdę fajna rzecz, jeżeli ktoś chce, nie chce na razie inwestować pieniędzy, ale już wystartować z budowaniem takiej samoświadomości, warto skorzystać, a potem pójść dalej. I Marzena, 12 minut na podsumowanie. Tak, natomiast jeśli pytacie o szkolenia, to oczywiście poza naszymi, Jowitko, bo musimy nasze też polecać. Tak. Polecamy wszystkie dobre i słuchajcie ludzi, bo ludzie powiedzą wam, które są dobre. Można się też odezwać do nas i ja tam dam informację mailem, kiedy będzie u mnie kurs, bo też teraz tej pandemii to wszystko jest online, ale można się skontaktować. Pokusiłam się o porównanie, tak. Godziny pracy na etacie 8-9, różnie to zależy, u przedsiębiorcy raczej czas nieograniczony, trudno tu mówić o konkretnych godzinach. Płatne wakacje, na etacie raczej tak, u przedsiębiorcy raczej nie, bo zawsze podaję przykład stomatologa, który kiedy wyjedzie,
no to nie pracuje, więc nie zarabia. No chyba, że ma własny, prywatny gabinet, w którym ktoś jeszcze pracuje, to ten gabinet na niego zarabia, ale to są jego drogie wakacje, bo nie dość, że musi za nie zapłacić, to jeszcze w tym czasie nie zarabia. Dostęp do szkoleń, to zależy. Znam pracę na etacie, które dbają o pracowników i mogą i oferują im takie szkolenia. Nie zawsze oni chcą uczestniczyć, ale jest coś takiego. U pracodawcy oni raczej, przedsiębiorcy raczej dbają o tych swoich pracowników i ich rozwijają, prawda? Stabilność pracy i tak i nie. Zawsze ktoś mówi, a wiesz, etat, umowa, a na czas nieokreślony, to ja mam pewną pracę. Nic bardziej mylnego, właśnie rozmawialiśmy o tym z Jewitą. Po prostu tak. Masz okres wypowiedzenia i możesz stracić pracę też, tylko chroni cię ten okres wypowiedzenia. U przedsiębiorcy możesz się dowiedzieć z dnia na dzień, ale też jeśli pracujesz i masz jakąś umowę, to też obowiązują te same zasady. Dodatkowe bonusy raczej na etacie, tak, nie mówię tutaj o papierze wyniesionym, ale są jakieś powiedzmy, nie wiem, dodatki, prawie przynajmniej jak ja jako nauczyciel miałam. U przedsiębiorcy chciałabym powiedzieć nie, a też powinnam tu powiedzieć zależy, bo wiem, że mają też, tak, i mają premie, i mają jakieś takie bonusy świąteczne, także różnie to bywa. Ryzyko, raczej na etacie ty jako osoba, która nie podejmuje decyzji ryzyka, nie ponosisz. Przedsiębiorcy takie ryzyko ponoszą, to co wy mówicie, czy mi się uda. To jest niesamowite ryzyko, ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Ryzyko bankructwa, na etacie nie zbankrutujesz, natomiast przedsiębiorcy, jesteśmy tego żywym przykładem, że nam się to zdarzyło. Wysokość zarobków, na etacie to zależy, znam takie etaty, które mają też dochody nieograniczone, tak jak przedsiębiorcy. Wybór czasu i miejsca pracy, raczej na etacie sobie nie możemy wybrać, przedsiębiorca może o tym zdecydować. Czy możemy na etacie wybrać współpracowników? Raczej nie. Jak ja się zatrudniałam do szkoły, to nie wiedziałam, kogo zatrudnię, kto będzie moim kolegą, koleżanką. Natomiast no, przedsiębiorca raczej jakoś tak, no może sobie ten zespół dobrać, bo w końcu sam zatrudnia. I tak samo ze współpracownikami. Możliwość dziedziczenia? No na etacie raczej nie. Przedsiębiorca tak. Gotowy plan działania? Raczej na etacie go dostaniemy. Przedsiębiorca raczej nie będzie szukał osób kreatywnych, które się będą potrafiły odnaleźć. Pasywny dochód? Na etacie raczej nie, chyba że sobie poodkładasz, uciłasz i sobie zainwestujesz. To tak, ale samej pracy nie. Przedsiębiorca raczej tak, bo oni już jakby, no mówię, to myślenie powoduje, że oni myślą o tym, że ten swój dochód gdzieś tam zainwestować i dywersyfikują właśnie te swoje dochody. Kupowanie taniej? Raczej nie. Dlaczego napisałam tutaj nie? Bo jakby myślę o przedsiębiorcach, którzy mogą sobie odliczyć na przykład VAT, prawda? I tutaj na tym skończę. Konieczność sprzedaży to zależy, bo jak jesteś zatrudniony na etacie jako handlowiec, to musisz sprzedawać, prawda? Raczej u przedsiębiorców tak, bo oni głównie sprzedają. Ja też sprzedaję w tej chwili siebie, swoją wiedzę, prawda? Więc cały czas sprzedajemy wszyscy. Początkowa inwestycja, na etacie nie, i tu bym też się z tym nie zgodziła, bo musimy zainwestować chociażby w garsonkę, w ubiór, w długopis czerwony, jak to ja się śmiałam i tak dalej. U przedsiębiorcy raczej no, nie jest to wymagane, ale też bym nie powiedziała. Możliwość oferowania szansy innym, no ty na etacie tego nie zaoferujesz, przedsiębiorca raczej tak i często te osoby, które nauczą się takiego zarządzania i myślenia przedsiębiorczego, często wychodząc z tego zakładają swoją własną firmę. Możliwość podwojenia dochodów, na etacie napisałam raczej nie i tu się nie zgodzę, bo ja podwoiłam po 20 latach, hello. Przedsiębiorca podwaja, potraja, nie wiem co tam jeszcze robi. Zagrożenia współczesnego świata, to zależy, bo na etacie w tej chwili w szkole pandemia mogła ich bardziej zarażać niż przedsiębiorców, dlatego to zależy. Wysoka emerytura, to zależy, etatowcy większa niż przedsiębiorcy, ale jak są mądrzy, to mają zabezpieczenia w postaci chociażby inwestycji. Więcej niż jeden pracodawca, na etacie raczej nie, przedsiębiorca tak, ale tu miałam na myśli tych kontrahentów, czy zleceniodawców, którzy dają mu tą po prostu pracę, z którymi on współpracuje. Odpowiedzialność finansowa na etacie i raczej nie mamy, przedsiębiorca ma ogromną. Zawsze mówimy, że jednoosobowa działalność gospodarcza to jest praca na 17 etatach naraz. Ty jesteś pracownikiem, sprzedawcą, grafikiem, sprzątaczką, magazynierem, kto tam, kierownikiem gospodarczym. No po prostu robisz wszystko, tak? Więc no, trzeba się z tym liczyć. No i pakiety medyczne, bo takie bonusy są, na etatach mamy, ale tu napisałam przy przedsiębiorcach raczej nie, a okazuje się, że oni też takowe mają i to być może nawet częściej niż my, bo tutaj miałam na myśli takie, wiecie, ubezpieczenia zdrowotne, które podpisuje się w większych zakładach pracy, natomiast przedsiębiorcy w tej chwili też mają niesamowite możliwości właśnie z tymi pakietami i też negocjują ceny. No i teraz słuchajcie, na koniec
czy być etatowcem, czy nie, bardzo szybko chciałam wam przeczytać niesamowitą opowiastkę. Ja uwielbiam historyjki, opowiastki, kawały, więc posłuchajcie, bo myślę, że będzie to, Jowitko, niesamowita puenta. Znany amerykański doradca inwestycyjny siedział na przybrzeżnej skałce w małej meksykańskiej wiosce, gdy do brzegu przybiła skromna łódka z rybakiem. W łódce leżało kilka sztuk tuńczyków. Amerykanin, podziwiając ryby, spytał Meksykanina: jak długo je łowiłeś? Tylko kilka chwil, odrzekł rybak. To dlaczego nie łowiłeś dłużej? Dopytywał dalej Amerykanin. Po co? Te, które mam, zupełnie mi wystarczą na potrzeby mojej rodziny. Amerykanin pytał dalej: no więc na co poświęcasz resztę czasu? Na co? Meksykanin odpowiedział: no co, śpię długo, potem trochę połowię, potem pobawię się z moimi dziećmi, spędzę siestę z moją żoną, a wieczorem wychodzę do miasta na piwo czy tam wino i bawię się z moimi amigos. No mam bardzo wypełnione, szczęśliwe, wypełnione zajęciami szczęśliwe życie, odpowiedział Meksykanin. Na co Amerykanin stał i powiedział: jestem absolwentem Harvardu, mogę ci pomóc. Powinieneś spędzić więcej czasu na łowieniu. Wtedy będziesz mógł kupić większą łódź, dzięki niej będziesz łowił więcej ryb i będziesz mógł kupić sobie kilka łodzi. W końcu dorobisz się całej flotylli. Zamiast sprzedawać ryby za bezcen hurtownikowi, będziesz mógł je dostarczać bezpośrednio do sklepów. Potem założysz sieć wszystkich sklepów na całym świecie. Będziesz kontrolował połowy, przetwórstwo i dystrybucję. Będziesz mógł opuścić tę małą wioskę i przyprowadzić się do Mexico City, a potem być może nawet do Los Angeles albo do Nowego Jorku, skąd będziesz zarządzał swoim wielkim i wciąż rosnącym przedsiębiorstwem, biznesem. Meksykański rybak przerwał nieznajomemu młodemu wizjonerowi i spytał: a jak długo będzie to wszystko trwało? No jakieś 15, może 20 lat, odpowiedział Amerykanin. I co wtedy? Zapytał rybak, na co Amerykanin odpowiedział: wtedy stanie się to, co najpiękniejsze. W odpowiednim momencie będziesz mógł sprzedać swoją firmę na giełdzie i stać się strasznie bogatym i zamożnym milionerem. Milionerem? Zainteresował się rybak. I co dalej? A wtedy będziesz mógł iść na emeryturę, przeprowadzić się do małej wioski na meksykańskim wybrzeżu, spać długo, trochę połowić, bawić się ze swoimi dziećmi, spędzać siestę z żoną, a wieczorem wyskoczyć do wioski, gdzie będziesz mógł siorbać wino i grać na gitarze ze swoimi amigo. Także słuchajcie, myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego. Tak, nie ma dobrego wyboru, czy etat, czy praca przedsiębiorcy. Musisz to poczuć. To musi być twoja suwerenna decyzja. Decyzja, zgadza się. A ja, szanowni państwo, już kończąc i dziękując, Marzena, tobie i też dziękując za tą historię, która zawsze mnie bawi i ona mnie trochę do pionu, ona w chwilach wątpliwości do pionu mnie zawsze sprowadza. Też w mojej działalności. Chciałam tylko podpowiedzieć, że tak. Przypomnij mi, ktoś pyta, przepraszam ci, czytam, ktoś pyta, przypomnij mi czwarty. A okej, okay, dobra, prawa autorskie. Tak, tam już poszło, że prawa autorskie. Cudownie jesteście, słuchajcie, że kontrolujecie. Natomiast mam nadzieję, że robiliście notatki, bo widzę, że chyba tak. Jesteście bardzo, ja wiecie, czego mi najbardziej żał brak, że Marzena, nie możemy wejść w interakcje rozmowne. Marzena, bo ja zaraz aplikację zainstaluję, która sprawdzi, ile mi przerywałaś. Chciałam powiedzieć, że Krzysztof nam napisał, nasz rodzynek na spotkaniu, że on zamiast Galupa poleca Birkmana, więc to jest tak. To jest, widzisz, i już jest jakiś news też dla ciebie, a patrz, nie chciałaś mi pozwolić dojść do głosu. Szanowny panie, szanowny Krzysztofie, szanowna Marzeno, bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję wam też za tą energię. I co? I do usłyszenia na następnym spotkaniu. Następne spotkanie. Marzena napisała książkę o wymówkach. I jak widzicie, ona jest dobra w tym, żeby sobie nie pozwalać na wymówki, tylko żeby iść do przodu. A na następnym spotkaniu 27 maja będzie gościł Jarek Łojewski, który powie o tym, jak sobie poradzić z porażkami, bo jak się śmiejemy, jest naczelnym porażkologiem i też prowadzącym fundację, która się nazywa Dobra Porażka. Także taka sytuacja, też z porażkami też sobie poradzimy. Tak, też miałaś okazję, tak, też miałaś okazję poznać. Tak, ktoś tutaj pisze jeszcze tylko na koniec, Jowitko, pytacie o założenie grupy. Słuchajcie, nie wiem, o jaką grupę wam chodzi, czy na Facebooku, czy na Messengerze. Ja mam taką, słuchajcie, grupę Wrzuć na luz założoną na Facebooku, aż się wstyd przyznać, ona w ogóle nie żyje. Może dlatego, że założona była pod potrzeby książki i też ja starałam się poszukać patronów, osób, które będą mnie wspierać przysłowiowymi 5 złotymi w mojej działalności, bo nagrywałam wtedy te filmy i oni dostawali dostęp do tej grupy, ale jeśli napiszecie do mnie, to myślę, możemy się dołączyć i może wy mi właśnie pomożecie jakby
rozbudzić tą grupę i możemy tam się wymieniać doświadczeniami. Natomiast zapraszam Was do mnie na Facebooka, można do mnie zawsze napisać. Także słuchajcie, ja, Jowitko, Tobie serdecznie dziękuję za zaproszenie, Wam wszystkim za niesamowitą energię. Ja sobie poczytam jeszcze na bieżąco, pewnie część mi uciekło z tych komentarzy, ale za wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Było mi jak zawsze miło. Jowitko, jest 20, obiecałam, że skończę do 20. Jest 19:59 na moim zegarku w Miłom Łynie. Nie wiem, o co chodzi z tą. To znaczy, że skończyłam przed 20. Skończyłaś przed 20. Cudownie, Marzena. Webinar, tak jak powiedziałyśmy, oczywiście będzie na YouTubie, na kanale Sukcesu Pisanego Szminką. Oprócz tego dostęp do niego zostanie też podrzucony na naszych szminkowych grupach facebookowych, na grupie facebookowej Training Designers. I myślę, że co, Marzena, u siebie na Energy Boost też oczywiście link wrzucisz. No i super. Będzie można sobie odsłuchać, przypomnieć wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy, książki i tak dalej, i tak dalej. I do usłyszenia następnym razem ze mną 27 maja. Miłego wieczoru. Dajcie mi chwilę, odblokuję tą grupę, żeby każdy mógł sobie do niej dojść. Dziękuję bardzo, Jowitko, jak zawsze było mi z tobą cudownie. Dobranoc, słuchajcie, miłego wieczoru. Pa. Pa.